Witam serdecznie na posiedzeniu Zespołu do spraw Środowiska, Energii i Klimatu. To jest nasze 9. posiedzenie i dzisiaj będzie poświęcone kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, czyli całym wytycznym europejskim, w jaki sposób walczyć z odpadami. Jak wiemy, mamy pewną hierarchię dotyczącą walki z odpadami, przede wszystkim produkować mniej, następnie recykling. I dopiero kolejnymi takimi punktami, które są mniej rekomendowane, jest spalanie czy składowanie odpadów. Widzimy, że w Polsce mamy duży problem z odpadami, także jeśli chodzi o kwestie składowisk, o kwestie sprowadzania odpadów. Natomiast na naszym dzisiejszym posiedzeniu chcielibyśmy się skupić właśnie na kwestii tego, jak wprowadzić racjonalną gospodarkę odpadami w Polsce. Jak ją przeprowadzić, jakie zmiany w prawie są konieczne, by można było tę gospodarkę obiegu zamkniętego w Polsce wdrożyć skutecznie. I także porozmawiamy o kwestiach związanych ze spalarniami odpadów oraz z ich efektywnością. Dzisiejsze posiedzenie zespołu odbywa się na prośbę Komitetu Społecznego Stop Wrocławskiej Spalarni, z którym mam okazję współpracować. Jest z nami pan Leszek Kędzior, pan Maciek Oziębłowski, pan Marcin Gruszko i pan Jarosław Żugaj. Tutaj z państwem z Komitetu Społecznego miałam okazję spotkać się kilka tygodni temu w moim biurze poselskim, gdzie wspólnie ustaliliśmy, że temat racjonalnej gospodarki odpadami jest niezwykle istotny i chcielibyśmy poświęcić mu posiedzenie zespołu parlamentarnego. Natomiast są z nami także przedstawiciele, już może nie będę teraz odczytywała nazwisk, ale są przedstawiciele różnych, bo to będzie jakby w kolejnej części, różnych organizacji społecznych oraz ruchów społecznych dotyczących właśnie walki z nieracjonalną gospodarką odpadami. Oraz mamy także przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli i przedstawicielki radnych miejskich oraz organizacji, które zajmują się właśnie kwestią gospodarki obiegu zamkniętego. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa 2 godziny. Jego celem jest przede wszystkim zapoznanie się z tematem, wysłuchanie odpowiednich prezentacji, ale przewidujemy także dyskusję. Też dodam, że wysłaliśmy jako zespół, jako przewodnicząca zespołu zaproszenia do ministerstw, do 3 ministerstw z prośbą o odniesienie się do właśnie tematyki, o którą będziemy dzisiaj omawiać. Mamy potwierdzonych gości zdalnie z Ministerstwa Technologii i Rozwoju oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie dostaliśmy odpowiedzi od przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co niestety jest dosyć zasmucające z racji tego, że poruszany przez nas dzisiaj temat głównie dotyczy spraw, które podlegają resortowi klimatu i środowiska. Widzimy, że jest także pan poseł Jacek Protasiewicz. Witamy serdecznie. Pan poseł także zajmuje się właśnie wspieraniem tutaj inicjatywy Stop Wrocławskiej Spalarni. Będziemy mieć zdalnie także przedstawicieli posłów i posłanki Koalicji Obywatelskiej z innych regionów kraju oprócz Wrocławia lub przedstawicieli ich biur poselskich. Także mam nadzieję, że będzie to naprawdę owocna dyskusja. Plan na nasze dzisiejsze posiedzenie jest taki, że mamy 11 krótkich prezentacji, które przedstawią, będę mówić, kto będzie zabierał głos. Są to głównie osoby z ruchów społecznych, z ruchów przeciwko spalarniom oraz NGO-sów, które się tym tematem zajmują. Zakładam, że te prezentacje potrwają godzinę 10, więc prosiłabym tutaj państwa o dyscyplinę czasową, tak abyśmy mogli następnie oddać głos przedstawicielom ministerstw oraz przedstawicielom samorządów i po prostu, żebyśmy te 2 godziny, bo mamy 2 godziny tak na twardo ze względu i na salę i ze względu na długość trwania transmisji,
żebyśmy się w tym czasie zamknęli. Transmisja z posiedzenia zespołu leci na żywo na stronie Sejmu, leci także w moich social mediach, więc będzie można później też także te linki przekazywać dalej. I przechodząc już do konkretów, oddam głos pierwszemu z zaproszonych ekspertów. To będzie pan Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. I tematem prezentacji będzie gospodarka obiegu zamkniętego, a spalarnie odpadów. Bardzo proszę, oddaję głos panu Pawłowi. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Wypowiedź pana wiceprezesa Dominika Bąka, który też chcieliśmy, żeby się pojawił tutaj, ale chyba nie ma szans. Na temat, to jest skrót tej wypowiedzi, na temat programu, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił jako dotację do proponowanych spalarni odpadów i też na nasz temat się wypowiada, to znaczy na temat strony społecznej. Jeśli możesz. Nie. Tutaj na całość i kliknij na... Nie, po prostu. Nie wiem, słychać? Nie słychać tego. A. Dlaczego? Coś jest nie. Może albo tu jest włączone. Nie, jest włączone. Teraz. Słychać pana. Nie wiem, czy mnie słychać, ale pana mikrofon na pewno słychać. Pojawiają się takie prośby, wnioski o przedłużenie tego programu, między innymi z uwagi właśnie na protesty. Mamy niezwykle istotne i cenne. Pojawiają się takie prośby, wnioski o przedłużenie tego programu, między innymi z uwagi właśnie na protesty różnych organizacji proekologicznych, które dosyć skutecznie hamują proces inwestycyjny, chociażby związany z uzyskaniem decyzji środowiskowej. A co ci, którzy blokują, proponują zamian? Proponują cokolwiek zamian, bo nie proponują. W związku z tym, jeżeli nie proponują, no to jest po prostu, no to przypomina, no niech zaproponują. Niech zaproponują lepszą metodę, wtedy i ta znajdzie dofinansowanie. No więc ta wypowiedź jest dość charakterystyczna. Od dobrych kilku lat proponujemy konkretne rozwiązania i priorytety dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Niestety kompletnie się to nie przebija ani na poziomie Ministerstwa Klimatu, które nie raczyło się dzisiaj pojawić, ani na forum Narodowego Funduszu. Nigdy nie mieliśmy okazji nawet porozmawiać z panem prezesem. Natomiast no dzisiaj chcieliśmy właśnie przedstawić to, jakie powinny być priorytety, w jakim punkcie jesteśmy i co jest proponowane, a też poprosiliśmy państwa posłów o to, żeby móc się spotkać, dlatego że sytuacja jest w sumie taka dość podbramkowa. Jest to gigantyczna fala propozycji budowy spalarni na terenie całego kraju i jakby nie widać za tą falą jakiejś racjonalnej myśli, dokąd to zmierza. Przechodząc już do samej prezentacji, tutaj państwo macie takie przypomnienie głównych celów gospodarki o obiegu zamkniętym, które zostały przyjęte dyrektywami unijnymi, pakietem w 2018 roku.
Do tej pory doczekaliśmy się w systemie krajowym tylko wprowadzenia celów gospodarki o obiegu zamkniętym, tych dotyczących recyklingu, nawet nie ma redukcji odpadów żywności precyzyjnie określonej, czy też redukcji ilości odpadów do składowania. Tu jeszcze będzie mowa o tym, w jakim stanie legislacyjnym jesteśmy obecnie, więc nie będę więcej na ten temat mówił. Następny slajd. W każdym bądź razie od szeregu lat niestety mamy zupełny brak planowania takiego racjonalnego robienia analiz. System raportowania o gospodarce odpadami jest też dysfunkcyjny. Chodzi o bazę danych o odpadach. Bardzo jest trudno pozyskać dane stamtąd, nie można ich łatwo udostępnić przez czy urzędy gminy, czy urzędy marszałkowskie. Mamy ciągle do czynienia z niestabilnością prawa, bardzo częste zmiany. Jeśli chodzi o spalarnię, to miała być lista taka do losowania, kto dostanie zgodę na realizację, potem ona została wyrzucona. Niby unieważniono wojewódzkie plany, ale one są ważne w myśl przepisów. No w każdym razie mamy dość taki chaos legislacyjny, nie możemy się doczekać właśnie przede wszystkim przepisów, które by wspomagały wdrażanie GOZ-u, pozwoliły zredukować koszty rosnące gospodarki odpadami i opanować od strony takiej systemowej jakby perspektywę możliwości rozwoju tego systemu. Z drugiej strony, co rządzący w ogóle i część samorządów niestety nie dostrzegają, źródłem problemu jest bardzo słaby poziom segregacji i jakości odpadów komunalnych u źródła, co powoduje, że mamy nadal ogromną ilość odpadów zmieszanych, które właśnie są powodem tego lawinowego skoku na budowę spalarni, bo nie ma za bardzo co z nimi zrobić. Dodatkowo wprowadzono w 2016 roku, w 2016 roku zakaz składowania frakcji palnej, który jest nonsensowny zupełnie od strony możliwości jego realizacji technicznych i napędza budowę spalarni. Wbrew powszechnemu mniemaniu lepiej byłoby te odpady składować niż je spalić, chociażby ze względu na wpływ na klimat. Z kolei jeśli chodzi o dane, tutaj Państwo macie dane, statystykę GUS-u za 2021 rok. O ile część tych informacji jest adekwatna i prawdziwa, znaczy ilość na przykład odpadów zmieszanych rzeczywiście jest nadal powyżej 60%, jeśli chodzi o kraj, ponieważ zarówno jeśli chodzi o recykling, poziom składowania, jak i ilość odpadów zmieszanych, mamy coraz większe rozwarstwienie. Są gminy, które sobie bardzo dobrze już radzą, mają nawet poziom segregacji sięgający ponad 60%, a są takie gminy, które ciągną się w ogonie, mając 80 parę procent odpadów zmieszanych. Natomiast szczególnym przypadkiem, niestety my to raportujemy do Eurostatu, to jest poziom recyklingu w Polsce, który według GUS-u sięga 40%, co jest po prostu absurdalne, niemożliwe. Wynika to między innymi, co jest niezgodne zresztą z przepisami unijnymi, że GUS liczy do recyklingu dobre chęci, bo to są odpady przeznaczone do recyklingu, a nie poddane recyklingowi. Więc to jest taki wishful thinking. Poza tym, jak Państwo zobaczycie do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w wersji takiej proponowanej przez ministerstwo, zobaczycie, że ponad 70% odpadów komunalnych jest raportowanych w systemie w procesie R12, czyli one wjechały na taśmę i nie wiadomo, co się z nimi stało. Czy one poszły do składowania, do spalenia, czy zostały przekazane do recyklingu. Potem się nie można doliczyć jaka ilość faktycznie odpadów trafiła. Mógłbym tu opowiadać o szeregu takich przykładach,
które ilustrują ten problem, z którymi też się mierzą gminy, ponieważ nie dostają zwrotnej informacji pełnej o tym, co ewentualnie rzeczywiście z tego R12 trafiło końcowo do recyklingu. Tak, takim szczególnym przypadkiem są odpady elektroniczne. Tutaj z kolei Państwo macie takie podsumowanie, jaka jest liczba propozycji budowy spalarni w Polsce. Znaczy w sumie takich, myśmy się doliczyli blisko 120 różnych doniesień o tym, że jakaś gmina miałaby ochotę wybudować spalarnię odpadów komunalnych. Od Pipidły, za przeproszeniem, a skończywszy na jakichś większych miastach. Natomiast tutaj w tej tabeli są podsumowane te projekty, znaczy raz czynne spalarnie odpadów komunalnych, których mamy 9 w sumie, plus cementownie, plus spalarnie 5, które są w trakcie, będą w najbliższym czasie rozbudowywać się czy zwiększać swoją wydajność, bo to są kilka takich przypadków, jak i takie, które są, po prostu budują się od zera. Natomiast mamy ponad w tej chwili 40 takich, 6 takich aktywnych projektów i proszę zauważyć tutaj tą ostatnią kolumnę. Jeżeli byśmy sukcesywnie budowali te instalacje, to my wykraczamy poza dopuszczalną ilość odpadów, które mogą trafić do spalenia. Gdybyśmy chcieli wybudować wszystkie, a oczywiście wszyscy chcą, żeby zbudować sobie taką instalację, to do spalenia trafiłoby ponad 55% odpadów w porównaniu z tym, co wytwarzamy obecnie. Czyli nie zrealizowalibyśmy poziomów wyznaczonych przez dyrektywy unijne. Gminy by płaciły zarówno do systemu krajowego, jak i my jako kraj płacilibyśmy kary do Komisji Europejskiej. No są przypadki też patologiczne, mianowicie 3 województwa, które w ostatnim czasie zaktualizowały swoje wojewódzkie plany gospodarki odpadami i których plany zatwierdził minister klimatu. Ja nie wiem, czy pan minister ma problem z czytaniem, z dodawaniem 2 plus 2, no w każdym razie tak wygląda. Mianowicie w województwie lubuskim chce się spalić 140% odpadów, w województwie łódzkim 72%, a podkarpackim 97%. Jest to po prostu absurd. Niestety takie planowanie przyświeca niemalże wszystkim lokalnym projektom. Nie oglądają się na to, co robi sąsiad, czy za miedzą nie będzie kolejnej spalarni, czy będzie odpowiednia ilość odpadów, jak to się ma do potrzeb danej miejscowości i też jak to wygląda w relacji do obowiązków, które są priorytetem, stoją wyżej w hierarchii postępowania z odpadami. Tutaj można wiele mówić, będziemy o tym opowiadać inne osoby, więc nie będę na ten temat dużo mówił. Myśmy od dobrych 10 lat mówili o tym, co trzeba będzie zrobić, ponieważ wiadomo było od 2013 roku, jakie są propozycje komisji, jakie są priorytety. Mamy wiele przykładów zagranicznych, które pokazywały, jak ten system powinien wyglądać w praktyce. Zresztą na podstawie takich przykładów, między innymi zeroodpadowych miejscowości, komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, który początkowo się nazywał Zero Waste, zero odpadów. Między innymi mamy zastrzeżenie w stosunku do tego programu priorytetowego, który daje bardzo głośny, jednoznaczny sygnał samorządom, że budowa spalarni to jest jakiś priorytet i niezwykle ważna kwestia. Za te pieniądze my powinniśmy albo nawet musimy
wybudować kompostownie i biogazownie, bo bez nich nie zrobimy poziomu recyklingu. I proszę zauważyć, że te 3 miliardy złotych, które jakimś cudem Narodowy Fundusz dostał z Funduszu Modernizacji jako jedyny w Europie na ten cel, zamiast budować te spalarnie, moglibyśmy podnieść poziom recyklingu za te same pieniądze o 12% w skali kraju. To jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Te kwoty, które musimy przeznaczyć na budowę kompostowni czy biogazowni, są znacznie wyższe, one sięgają 9 miliardów złotych, czy nawet więcej. Natomiast no, to jest absolutny priorytet. Nie mówiąc o tym, że musimy inwestować, następny slajd. Musimy inwestować w poprawę selektywnej zbiórki u źródła. To są niewielkie pieniądze. Często samorządy mają problem ze zdefiniowaniem tego, jak sobie z tym poradzić. Mamy na to też recepty, tylko kwestia po prostu też takiego jasnego przekazu ze strony rządzących i Sejmu, że to są najważniejsze kwestie, a nie budowa spalarni. I oczywiście to, o czym będą jeszcze mówić moi koleżanki i koledzy, mianowicie zmiany prawne, które będą wspomagać system wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, bo poza celami w tej chwili nie mamy nic. Znaczy zdefiniowanymi celami w ustawach, prawda? Nie ma tego systemu, który by rzeczywiście wspomagał redukcję odpadów u źródła, rozszerzoną odpowiedzialność producenta, partycypowanie też ekonomiczne w systemie, a nie tylko za przeproszeniem, dojenie mieszkańców coraz wyśrubowanymi jakimiś inwestycjami, które nie mają racji bytu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Pawle, jeszcze tak w kwestiach porządkowych, tak wiem, że pierwsze prezentacje troszkę dłuższe, potem staramy się zmieścić w tym czasie. Też chciałam przywitać panią posłankę Koalicji Obywatelskiej Klaudię Jachirę oraz zdalnie jest z nami pani posłanka Joanna Mucha z Polski 2050. Też tak na bieżąco otrzymuję tak, informacje, kto dołącza. Jest też pani Julia Rokicka ze Stowarzyszenia Biorecykling, Partia Zieloni, także witam serdecznie. Też dodam, że jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to wystosowaliśmy zaproszenie na posiedzenie zespołu, jednak nie było tutaj odpowiedzi, podobnie jak i z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A nasze posiedzenie jest nagrywane, nie jest transmitowane, ale będzie później dostępne na stronach Sejmu. Tutaj mieliśmy te problemy techniczne. I przechodzę teraz i oddaję głos panu radcy prawnemu Marcinowi Gruszko, Komitet Społeczny STOP Wrocławskiej Spalarni. Będzie tu o prawie unijnym w gospodarce odpadami oraz propozycjach zmian w związku z tym w polskim prawie. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Radca prawny Marcin Gruszko, Komitet Społeczny Stowarzyszenia Wrocławskiej Spalarni. Ja na początek chciałbym zacząć od takiej może trochę kontrowersyjnego pytania. Czy w przyszłości budowa spalarni będzie niezgodna z prawem? I wydaje się, że zarówno perspektywa unijna i kierunek zmian przepisów unijnych, jaki kierunek, jaki podążający za nim przepisy krajowe w tym kierunku będą zmierzać. Widać to wyraźnie, śledząc linię ustawodawczą ustawodawstwa unijnego, w którym spalanie odpadów cały czas znajduje się na coraz niższym poziomie, a właściwie to jest już na samym końcu w hierarchii gospodarowania odpadami. Ta zmiana jest widoczna od dyrektywy z 1999 roku, dyrektywy nr 31, która następnie została zastąpiona przez dyrektywę 850 i 851. W roku 2018, czyli są to bardzo świeże dyrektywy, w telegraficznym skrócie dyrektywy te mówią tyle, że spalanie odpadów stanowi najgorszy możliwy sposób gospodarowania odpadami i że należy go unikać, tak? I że należy dążyć do takich rozwiązań zarówno praktycznych, jak i ustawodawczych, które to spalanie albo ograniczą, albo w ogóle wyłączą. W preambule dyrektywy 850, a jak wiadomo, dyrektywy unijne
preambuły dyrektyw stanowią o tym, jak dyrektywy, jak sens dyrektywy należy rozumieć. Czytamy, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu przejść na zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia i recykling oraz zapobieganie zastępowania składowania odpadów ich spalaniem. Wniosek z tego jest prosty, nawet składowanie, które nie jest zbyt dobrym sposobem gospodarowania, i tak jest mniej złe niż spalanie. Tak? Spalanie jest najgorszą metodą i to wynika między innymi, to ustawodawstwo unijne nie bierze się z niczego, wynika to między innymi z badań naukowych, wyników badań naukowych, o czym będą mieli okazję powiedzieć jeszcze inni, w tym pan profesor Maciej Ziembłowski również na ten temat będzie mówił. Dyrektywa z kolei 851 wprowadza odpowiednie poziomy recyklingu, które jak widać z tych cyfr na dole będą stale rosnąć. Oprócz tego mamy jeszcze rozporządzenie. Jak wiadomo, rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio. Dyrektywa jest transponowana do porządku krajowego. Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio. Mamy rozporządzenie taksonomijne z 2020 roku, bardzo świeże, które jednoznacznie stwierdza, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, o czym stanowi wprost artykuł 17. Tutaj jest to bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że zwolennicy spalarni i podmioty, które chcą budować i finansować budowę spalarni, bardzo często posługują się argumentem, że to jest domknięcie obiegu zamkniętego. To nie jest żadne domknięcie. Wprost o tym mówi rozporządzenie, że nie jest to żadne domknięcie obiegu zamkniętego, tylko że to jest poza obiegiem zamkniętym. Tak, nie jest to żaden, spalarnia nie stanowi żadnego z elementów obiegu zamkniętego. Oprócz tego mamy jeszcze nowszą rezolucję Parlamentu Europejskiego z 2021 roku, i która mówi wyraźnie o tym, że spalanie odpadów należy ograniczać i nie należy zwiększać wydajności spalarni. Jak widzimy z tej krótkiej prezentacji, ten kierunek zmian jest wyraźny i konsekwentnie utrzymywany. Były jakieś takie głosy po drodze, właśnie między innymi do Parlamentu Europejskiego, o czy wyłączenie tej taksonomii wobec spalarni, czy nie obejmowanie ich systemem ETS-u, o czym zaraz jeszcze chwilkę powiem, no ale to nie zyskało, ponieważ idzie to pod prąd, szłoby to pod prąd temu ustawodawstwu i tej jednoznacznemu kierunkowi, nic z tego nie wynikło. No i być najprawdopodobniej, bo jeszcze dyskusje się toczą, ale najprawdopodobniej od 2028, a może nawet od 2026, spalarnie zostaną włączone do systemu handlu emisjami CO2. No wynika to z prostej konstatacji, że spalarnie emitują po prostu duże ilości CO2, w związku z czym naturalne jest włączenie ich do systemu CO2. Z drugiej strony jednak spowoduje to, iż no marże spalarni po prostu spadną, bo przestaje się to aż tak bardzo opłacać, tak? Bo w tej chwili spalanie temu handlowi emisjami ETS nie podlegają. W związku też z kryzysem na Ukrainie, z wojną na Ukrainie, Unia Europejska wprowadza neutralność klimatyczną i odnawialne źródła energii jako filary polityki energetycznej, znanej pewnie wszystkim dobrze pod nazwą Repower EU. Głównej filary to jest oszczędzanie, dywersyfikacja źródeł. I tutaj mamy fotowoltaikę, wodór, biometan, energię słoneczną i energię wiatrową. Nie ma w tym Repower EU i nie ma, i na pewno nie będzie spalarni, tak? Są one wykluczone z Repower EU i nie stanowią ani przyszłości energetycznej, ani strategii Unii Europejskiej na uniezależnienie się od kopalnych źródeł energii. To poświęca w szczególności tym argumentom, które mówią o dekarbonizacji, tak? Bo często przedstawiciele spalarni posługują się terminem, że oni dekarbonizują, ale tak naprawdę jest to dekarbonizacja przez karbonizację, tak? Ponieważ każda spalarnia CO2 emituje, a więc pogarsza parametry środowiskowe, jeżeli chodzi o klimat.
Bardzo często też spotykamy się z zarzutami, że no, tak jak cytowany wiceprezes Narodowego Funduszu, że co my proponujemy. Sporo rzeczy proponujemy, oprócz tego, że proponujemy oparcie się na odnawialnych źródłach energii, to też proponujemy określone zmiany w przepisach prawa. I pierwszą z takich zmian jest ustalenie procentowego limitu spalania. Chodzi o to, żeby udział masy odpadów przekształcanych termicznie nie przekraczał określonego limitu. Wiąże się to między innymi też i z poziomem recyklingu. Druga sprawa, żeby uniknąć w cudzysłowie wolno amerykanki spalarnianej, to jest obowiązek ujęcia spalarni w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Byłoby to przejrzystą, pozwalałoby to na przejrzystą, kompleksową i spójną ocenę i podejście w kontekście województwa, czyli większej jednostki terytorialnej, samorządowej, na też popatrzenie się właśnie na sens. To jest też w kontekście tego, co mówił pan Paweł Głuszyński odnośnie właśnie tego, że w województwie podkarpackim ilość planowanych śmieci, jeżeli by wziąć śmieci tylko z Podkarpacia, to jest 90%, no to to jest oczywiście absurdalne i też między innymi temu służyłyby ukłucie w ryzy tych wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Następna sprawa to jest limit czasu na realizację instalacji odpadowych. Uchylenie zakazu składowania odpadów palnych, które nic nie przyniosło, bo to napędza tylko tak naprawdę budowę spalarni. No i opodatkowanie spalania odpadów za korzystanie środowiska, tak jak ma to miejsce w przypadku ich składowania. Tak? W tej chwili w prawie ustalonych środowiska nie ma opodatkowania spalania odpadów za korzystanie ze środowiska, natomiast uważamy, że powinno być. Ostatnią kwestią jest wsparcie ekologicznych kompostowni i gazowni. Tutaj pan Andrzej Sowa pewnie będzie na ten temat chwilę mówił. Natomiast jest to, postulujemy pilne uruchomienie wsparcia selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i budowy kompostowni, co przyczyni się po pierwsze do, co jest korzystne, to jest ekologiczne, korzystne energetycznie, no i nie powoduje tych wszystkich negatywnych konsekwencji, które są związane ze spalarniami. Tych propozycji ustawowych też przygotowujemy więcej. Na chwilę obecną myślę, że to wystarczy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i oddaję głos następnej osobie. Bardzo dziękuję. Myślę, że to ciekawe, że są konkretne właśnie postulaty, propozycje legislacyjne, także też mam nadzieję, że będziemy tutaj kolejne propozycje dodawać, by pomyśleć, jak ten system powinien zostać stworzony. I oddaję głos panu Jarosławowi Żugajowi, także Komitet Społeczny Stop Wrocławskiej Spalarni, pojęcie odpowiedzialności producentów i zmiany prawne. Dzień dobry, Jarosław Żugaj. Pojęcie odpowiedzialności producentów i zmiany w projektowaniu opakowań to też temat, który dotyczy gospodarki obiegu zamkniętego. Często słyszymy, że zmiana w projektowaniu opakowań jest kosztowna i jest niemożliwa. Natomiast jeżeli słyszymy, że coś jest niemożliwe, to tak naprawdę oznacza, że jest to niemożliwe dla tej osoby, a rynek pokazuje, że jak najbardziej są firmy i są producenci, którzy już dzisiaj zmieniają te opakowania w kierunku opakowań zeroemisyjnych, pozostawiających zerowy ślad węglowy i też taki przykład pokażę. Dzisiaj na chwilę obecną nie ma przepisów wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego, to już kilkukrotnie było podkreślone. Rozszerzona odpowiedzialność producentów, w dalszym ciągu brak zmian w projekcie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca single-use plastic, która w większości krajów Unii Europejskiej została wprowadzona w lipcu 2019 roku, tak jak zresztą było zakładane, u nas w dalszym ciągu brak projektu i system kaucyjny, który już w tym tygodniu miał mieć trzecią próbę przedstawienia tego projektu, natomiast Komisja Europejska zażądała notyfikacji, bo w dalszym ciągu jest to system, który no nie spełnia oczekiwań. Jednocześnie w całym kraju odbywa się zmasowana ofensywa firm chcących wybudować kolejne zbędne spalarnie. I tak naprawdę to doprowadza do tego, że koncentrujemy się na tym, żeby wykorzystać 3 miliardy na wybudowanie spalarni. Jednocześnie kolejne 3,5 miliarda w tym roku zapłacimy do Unii Europejskiej kar za wprowadzenie tworzyw niepoddanych recyklingowi. No bo jak możemy je poddać recyklingowi, skoro nie ma zachęt ani żadnych rozwiązań prawnych w tym kierunku, a koncentrujemy się na rozwiązaniach umożliwiających budowę kolejnych instalacji.
I tak naprawdę kolejne kroki, o których już było powiedziane, pokazują, że nie mamy wyjścia. I tak naprawdę musimy wprowadzić rozwiązania, które doprowadzą do tych poziomów, do 77% w 2025 recyklingu opakowań plastikowych. W następnym roku to już ma być 81%, w 27 84%, w 28 87% i w 29 90% opakowań po napojach ma podlegać recyklingowi. Całkowity recykling w dyrektywie Unii Europejskiej też to już było wspomniane, natomiast dzięki tutaj staraniom właśnie organizacji pozarządowych, Towarzystwa na Rzecz Ziemi, część tych rozwiązań jest wpisanych, jesteśmy jedynym krajem w kierunku takim, żeby te procenty recyklingu dotyczyły odpadów komunalnych, które powstają w gospodarstwach domowych. Jednocześnie mamy wpływ, wpływ do budżetu niewielki, bo 40 milionów rocznie za opłatę za wprowadzone właśnie opakowania niepodlegające recyklingowi, 5 euro za tonę. Jest to najniższa opłata w Unii Europejskiej, 40 razy niższa niż w Czechach, 80 razy niższa niż w Estonii, 400 razy niższa niż w Niemczech. To jest żadna zachęta. I tak naprawdę chciałem pokazać ostatni jeszcze slajd, jakbyśmy Marcin na sam koniec przejść, na sam koniec zupełnie poza dziękuję. Jeszcze jeden. To są te opłaty, to będzie zamieszczone. Natomiast chciałem pokazać Państwu zdjęcie, które wykonałem w jednym z wrocławskich marketów, robiąc zakupy, jak większość wrocławian, kupują mleko i jest również takie opakowanie, które pozostawia zerowy ślad węglowy, które jest w 100% z recyklingu i które może być kupione w tej samej cenie. Ten sam litr mleka, po który idzie konsument, może zostać kupiony w tym samym dniu, w tym samym sklepie. Tylko bez zachęt, bez zmiany regulacji związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, producenci nie będą mieli żadnych zachęt, żeby pójść w kierunku opakowań, które nie będą zostawiały w środowisku śladu węglowego. Musimy zmienić rozszerzoną odpowiedzialność producentów na pierwszym miejscu, natomiast system kaucyjny i single-use plastic są to rozwiązania, które uzupełniają się wzajemnie, ponieważ jedno dotyczy opakowań zwrotnych butelkowych, a drugie właśnie pozostałych plastikowych opakowań, które, jak zauważyliście Państwo, w części producenci sami wyszli naprzeciw. Rurki zamieniły się z plastikowych na papierowe i to tylko dlatego, że one są produkowane na całą Europę, a nie dlatego, że w Polsce nagle producenci chcieli pomóc środowisku. Ale w całej Europie oprócz Polski został wprowadzony single use plastic, więc nie opłaca się dla Polski produkować plastikowych rurek. Mamy dzisiaj papierowe. Więc te rozwiązania muszą znaleźć swoje miejsce również w ustawodawstwie polskim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tutaj popieram tę tezę, że trzeba tworzyć system zachęt, prawda? Że tylko systemem zakazów nie uda nam się tego stworzyć, ale muszą być odpowiednie zachęty, a też zachętą jest to, jak konsumenci na przykład wybierają właśnie opakowania, które mają niski ślad węglowy. Przejdziemy teraz do tematu biogazowni. Pan Andrzej Sowa, radny powiatu bielskiego, biogazownia jako gospodarka odpadów komunalnych o obiegu zamkniętym. Bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, tak jak Pani wspomniała, Pani poseł, pochodzę z Podbeskidzia. Od ponad 20 lat zajmuję się zawodowo energetyką, budową i eksploatacją biogazowni usytuowanych na składowiskach odpadów komunalnych. W związku z powyższym czuję się zobowiązany zabrać głos w sprawie zasadności budowy spalarni śmieci, nazwanych instalacjami termicznego przekształcania odpadów komunalnych, nierzadko przewrotnie z dopiskiem ekologicznym. Zwolennicy spalarni argumentują swoje tezy za budową wyżej wymienionych instalacji między innymi brakiem miejsca na składowanie odpadów. Stanowczo odbalam tę tezę. W lakonicznym skrócie przedstawię możliwość zagospodarowania części odpadów, tak zwanych bioodpadów w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym, eliminującym w całości uciążliwości zapachowe, odciekowe, utrudniające bytowanie lokalnej społeczności. Na terenie Polski istnieje zaledwie kilka instalacji biogazowych, które wykorzystują bioodpady komunalne. W Unii Europejskiej takie instalacje są stosowane na porządku dziennym, są wręcz wymogiem ekologicznym. Na przykład w Niemczech jest ponad 9 tysięcy biogazowni. Odpady komunalne zawierają od 30... Sekundka. Coś nie działa? O, jest? Jest. Ale to nie ten.
Odpady komunalne zawierają od 30 do 40% bioodpadów nadających się do przetworzenia na kompost lub biogaz i pofermentu jako cenny nawóz pozbawiony tak zwanego śladu węglowego. W skali kraju jest obecnie do zagospodarowania od 4 do ponad 5 milionów ton bioodpadów komunalnych. Gdyby przetworzyć przynajmniej połowę bioodpadów na biogaz, to można by uzyskać od 202 do 350 milionów metrów sześciennych biogazu, co pozwoliłoby na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną od 223 tysięcy do 386 tysięcy gospodarstw domowych oraz ogrzanie od 50 do 100 tysięcy domów. Przeszło? Przeszło. Nie widzę z daleka, więc muszę się przyglądać. W Polsce funkcjonuje zaledwie jedna biogazownia przetwarzająca selektywne zbieranie odpady komunalne, usytuowana w suchym lesie koło Poznania o wydajności 30 tysięcy ton. W budowie istnieje Orlista w Podkaliszem, także wydajności 30 tysięcy ton w skali roku. Oprócz nich działa 8 biogazowni przetwarzających zmieszane odpady komunalne, w tym niektóre wraz z osadami ściekowymi. Ich sumaryczna wydajność wynosi niecałe 160 tysięcy ton. Jest brak pełnych, wiarygodnych danych o liczbie istniejących kompostowni. W Polsce prawdopodobnie jest ich około 220, a ich sumaryczna wydajność nie przekracza 1 800 000 ton. Tylko połowa posiada decyzję ministra rolnictwa na produkt i tyle. I tylko te instalacje mogą wliczyć bioodpady do poziomu recyklingu. Profesor Jacek Dach z Akademii Rolniczej w Poznaniu, międzynarodowy znawca biogazowni, wraz ze swoim zespołem badawczym od wielu lat apeluje i zachęca samorządy i prywatny biznes do budowy wyżej wymienionych instalacji. Ocenia, że w Polsce może powstać około 12 tysięcy różnego rodzaju biogazowni, w których można osiągnąć 7 gigawatów mocy energii elektrycznej. Gdybyśmy postawili na biogazownie pracujące szczytowo, włączane, gdy nie działa na przykład fotowoltaika, otrzymalibyśmy 12 gigawatów mocy pełni sterowanej energetyki. Jest też możliwy inny model. Połowę biogazu wykorzystujemy jako przepraszam bardzo, jestem bardzo podenerwowany, pani przewodnicząca. Wybaczcie mi państwo, więc muszę się troszeczkę uspokoić. Więc gdybyśmy pracowali poza szczytem, gdy nie ma fotowoltaiki, otrzymalibyśmy 12 gigawatów mocy energii w pełni sterowanej energetyki. No dobrze. Podenerwowałem się, widząc pana Prochota. Nie jestem w stanie dalej mówić. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo, bez osobistych. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważna kwestia biogazowni, bo rzeczywiście one mogą być uzupełnieniem systemu opartego o energii ze źródeł odnawialnych. Właśnie takim pewnego rodzaju stabilizatorem. Teraz poproszę o głos pana profesora Macieja Oziębłowskiego, także Komitet Społeczny Stop Wrocławski Spalarni, Oddziaływanie Spalarni na Żywność oraz Zdrowie Człowieka. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu z państwem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających nas online. Chciałem się przedstawić, jestem niezależnym badaczem, profesorem uczelni wrocławskiej. Zajmuję się nowoczesnymi technologiami utrwalania żywności, żywnością regionalną i tradycyjną. Z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestrowaliśmy swego czasu krupnioki śląskie, kołacza śląskiego, no i różne kapituły też obsadzam, jeżeli chodzi o certyfikaty żywności regionalnej. I to, co mnie najbardziej boli w tym wszystkim, to jest to, że spalarnie, może Marcin przesuń ręcznie, bo pilot się... że spalarnie są rozpatrywane nieraz właśnie w takim kontekście biznesowym. A bardzo ważną rzeczą niebiznesową jest zdrowie ludzi, zwierząt, zanieczyszczenie środowiska, które te spalarnie pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji tworzą.
Otóż największym zagrożeniem dla nas wszystkich są przede wszystkim dioksyny i furany, które są bardzo niewygodnym tematem dla środowiska spalarnianego, jak również metale ciężkie. O metalach ciężkich Państwo możecie znaleźć bardzo dużo informacji, chociażby nasz uczelniany skrypt dotyczący wybranych zagadnień toksykologii żywności bardzo szeroko opisuje te wszystkie sprawy. Tak w odbiorze społecznym wydaje się, że dioksyny i furany są nieco mniej znane. Może bym poprosił następny slajd. Otóż jest to takie pojęcie chemiczne. Oczywiście nie jestem na wykładzie, mam bardzo krótki okres czasu tutaj do przedstawienia swoich tez, więc nie będę wnikał w budowę. Widzą Państwo, że są to po prostu wielopierścieniowce, które przez to, że w odpowiednim miejscu podstawiają chlor, są bardzo groźne. Zwłaszcza to miejsce pozycyjne 2, 3, 7 i 8. One są jakby rozpatrywane za najbardziej toksyczne. Oczywiście tych, powiedzmy prosto, wariantów dioksyn i furanów jest bardzo dużo. Suma summarum nawet do 3000. Proszę następny slajd. Jak one powstają? Oczywiście jest wiele źródeł, to między innymi też nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin, ale przede wszystkim jest to spalanie śmieci, nie tylko w tak zwanych kopciuchach, co oczywiście jest zjawiskiem bardzo jakby nagminnym czasami w niektórych miejscowościach, ale do wyplenienia, ale również w tak zwanych nowoczesnych spalarniach. Tu niestety, proszę Państwa, mamy jakby problem tego typu, że dioksyny i furany są pochodzenia sztucznego. One powstają podczas spalania, podczas rozruchu spalarnianego, temperatury są odpowiednio niskie i to, że się mówi, że potem jak dojdziemy do określonego poziomu temperaturowego, to my tam już nic nie realizujemy, to jest nieszkodliwe. To jest, proszę Państwa, jedna wielka ściema, dlatego że nawet patrząc i analizując awaryjność tych wszystkich spalarni, możemy powiedzieć, że one są na poziomie nawet pierwszej generacji, bo jeżeli suma tych wszystkich wyziewów i substancji szkodliwych, która dostała się do organizmu, tuż z tego, że one w najlepszej swojej wydajności są niby to mało szkodliwe, ale wciąż dalej szkodliwe, to przy tych właśnie niestabilnościach i nieregularnościach jest to coś niesamowitego. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, no i w jaki sposób te dioksyny i furany, które są bardzo wielkim problemem dla zdrowia człowieka, dostają się do naszych organizmów? Otóż przede wszystkim w większości poprzez żywność. Ale można powiedzieć, no przecież jak poprzez żywność, to my nie trujemy, ale jest to zjawisko dostarczania tych szkodliwych substancji drogą pośrednią. I tutaj proszę zwrócić uwagę. Dioksyny i furany bardzo lubią tłuszcz. One są jakby bardzo mocno związane z frakcją tłuszczową i produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego są szczególnie narażone. Dlatego też PIWET analizuje głównie mięso, podroby, jaja, mleko, tego typu produkty. Ale z drugiej strony wegetarianie nie są, że tak powiem, zabezpieczeni, jeżeli nie zjedzą tego mięsa, a zjedzą produkty pochodzenia roślinnego, gdyż tam z kolei podtruwane to wszystko przez spalarnię jest w postaci metali ciężkich. A więc jakby nie patrzeć, jest to bardzo duże zagrożenie. Proszę Państwa, i co to powoduje? Powoduje to zmiany skórne, zaburzenia hormonalne, bezpłodność, uszkodzenie wątroby, która prawda, próbuje ratować organizm i w jakiś sposób zneutralizować te toksyny. To jest oczywiście przy tych dawkach niemożliwe. Proszę następny slajd. Mówi się oczywiście, że tych dioksyn i furanów jest bardzo niewiele, no bo tutaj rzeczywiście liczymy to wszystko na poziomie nano lub pico, ale naprawdę nawet takie niewielkie ilości, 10 do 9, 10 do 12 grama, prawda, to jest tak niesamowite zagrożenie dla organizmu, że wszystkie aspekty związane z ekonomią tego całego przedsięwzięcia powinny pójść w kąt. Nie na darmo w Europie Zachodniej odchodzi się od spalarni, a z kolei bazując na pewnym nieświadomym jakby tutaj aspekcie w Polsce, próbuje nam się wcisnąć, że jest to coś fajnego. Proszę Państwa, badania, które za chwileczkę szybciutko postaram jakby pokazać, przede wszystkim udowodniają, że zagrożone są następne pokolenia w pierwszej kolejności. My też żyjący, ale płód rozwijający się, jego układ nerwowy będzie się źle rozwijał. Jest wyraźny właśnie też związek pomiędzy płodnością, brakiem płodności, jak również przewlekłym stanem zapalnym występującym u kobiet już jakby dojrzałych. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, to co mówiłem, oprócz uszkodzenia wątroby, układu nerwowego, to wszystko prowadzi do zmian osobowości również. Mamy przecież dramatyczny wzrost problemów i to psychiatrycznych,
badaczy potwierdzają. I to skutki, jakby przyczyny tego również należy upatrywać w niewłaściwej diecie albo właściwej diecie, tylko niestety z możliwością jej skażenia. Uznaje się już też od wielu lat, że jest to czynnik kancerogenny. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, ale teraz jak badać? Otóż zawartość dioksyn w żywności jest realizowana na przykład przez piwet. W ubiegłym roku, jak tutaj dotarłem jakby do raportu, zbadano 163 próbki w całej Polsce w żywności. Zupełnie losowo. Oczywiście jest to nad wyraz niewystarczająco, dlatego że my nie mamy polskich badań pokazujących szkodliwość w palarni bezpośrednio na przykład gospodarstwa rolne, na uprawę, na hodowlę zwierząt. Wydaje mi się, że muszą być przeznaczone do tego badania, aby niezależni badacze mogli to badać, bo jeżeli my idziemy do środowiska czystego, bierzemy jaja od zielononóżki kuropatwianej gdzieś tam, która żyje w Borach Dolnośląskich, no to my tam tych dioksyn nie odkryjemy i potem jeżeli estymujemy to na cały kraj, że nie ma zagrożenia, no to jest oczywiście wszystko nieprawda. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, czyli ta obecna metodologia pomiaru jest do poprawy, musi tych prób być więcej, muszą być one pobierane ze środowiska, które jest szczególnie zagrożone, po to, żeby wiedzieć, jaka jest rzeczywista skala problemu w Polsce, bo my w tej chwili mamy termometr, który w zasadzie nam nie mierzy temperatury, bo my go dajemy osobom zdrowym. Natomiast my potrzebujemy również mierzyć tam, gdzie jest to zagrożenie środowiskowe. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, badania naukowe. No nie ma czasu, ale proszę zwrócić uwagę, to są świeże badania z ostatnich lat. Dzieci, które są wychowywane, rosną w cieniu komina, są narażone na zmiany DNA. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, to samo, nowotwory, różnego rodzaju problemy z chorobami układu oddechowego, krążenia. To są problemy, które są u nas również w Europie badane, tam gdzie te spalarnie zostały nieco lepiej przebadane niż u nas w Polsce. Następny slajd. Mamy również udokumentowany wzrost śmiertelności ludzi żyjących w cieniu komina. Proszę następny slajd. To jest ciekawe, bo jeden z grupa badaczy pokazuje tu już, naprawdę jest bardzo istotna kwestia, że my naprawdę wiele nie wiemy. My wiemy pewne rzeczy, wiemy, które są bardzo toksyczne substancje, ale naprawdę okazuje się, tak jak tu we wniosku Państwo widzą, że my powinniśmy w ogóle zmienić podejście do badań dioksyn i furanów. Następny slajd. Tu już nie ma czasu, ale czy my wszystko wiemy? Nie wiemy. Przede wszystkim nie wiemy o dalekosiężnym, długim na następne generacje programowaniu epigenetycznym. Programowanie epigenetyczne, następny slajd, jest nic innego jak ekspresja genów, na którą wpływa nie tylko dieta, ale czynniki środowiskowe, różnego rodzaju stresy, a największe programowanie epigenetyczne jest podczas pierwszego trymestru ciąży, potem wraz z wiekiem ono jest nieco mniejsze i potem u osób starszych coraz większe. Czyli praktycznie rzecz biorąc, te szkodliwe rzeczy wychodzą za 5, 10, 15 lat, wychodzą w następnych pokoleniach, bo programowanie i dziedziczenie epigenetyczne jest właśnie dziedziczne i te wszystkie problemy są potem rozmyte, bo żaden spalarniany zakład nie będzie brał odpowiedzialności za to, że dziecko danej osoby za 10-15 lat zachoruje na nowotwór. A niestety takie związki przyczynowo-skutkowe są już coraz lepiej udokumentowane. I idąc już do końca, następny slajd poproszę. Przede wszystkim musimy jakby też rozpatrzyć, że jest to efekt koktajlu, a więc tych związków chemicznych, które my tam mamy, z nazwy rozpoznane, to my do końca nie wiemy, jak one w długim terminie będą działać. Następny slajd. Ostatni, dioksyny i furany są jednym z argumentów, aby wyraźnie powiedzieć, czas budowania spalarni dobiegł końca, gdyż nawet najmniejsza emisja, bo mówią, że no my tam na troszeczkę, no ale trujecie, tak, trujecie. Więc czas tych spalarni odszedł, bo emisja tych i innych niebezpiecznych związków do środowiska jest śmiertelnym, chociaż zazwyczaj rozbitym na wiele lat zagrożeniem dla środowiska, mieszkańców, przyszłych pokoleń, zwierząt, planety. Bardzo dziękuję, przepraszam, ale no, trudno jest naprawdę się tak bardzo streścić. Tak niesamowicie ważnej sprawy. Bardzo dziękuję. Tak wiem, tutaj mamy wielu prelegentów. Mamy jeszcze 6 osób i tak jak się umawialiśmy, prosiłabym takie krótsze wypowiedzi też ze względu na to, że mamy zarówno posłów, przedstawicieli ministerstwa, przedstawicieli samorządów, żebyśmy mogli jeszcze podyskutować. Także teraz oddaję głos pani Magdalenie, pani Magdalena Madzia, Inicjatywa Obywatelska Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej. Nie ma spalarni eko. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
reprezentuję inicjatywę obywatelską Stop Spalarni Śmieci w Bielsku Białej. Ja się bardzo cieszę, że dziś mamy tutaj przedstawicieli samorządu z naszego miasta, ponieważ będę opowiadać o przykładzie właśnie z naszego miasta. Pozwolę Państwu, że przeczytam, żeby było szybko i bez dygresji. Jest to opowieść o zaniedbaniach urzędniczych. O zaniedbaniach urzędniczych spalarni odpadów szpitala w naszym mieście, która została w 2015 roku zamknięta. Co ważne, należy pamiętać, że wszystkie obiekty, o których dziś będzie mowa. Nie, tam włączę. Włączysz? Coś nie działa. To może w takim razie poprosimy panią Agnieszkę Amszej teraz, a państwo spróbują rozwiązać też tę kwestię techniczną. Dobrze? Pani Agnieszka Amszej, Rada Osiedla Wilkowyje w imieniu społeczności lokalnej miasta Tychy o konsultacjach, znaczeniu konsultacji społecznej w podejmowaniu decyzji o nowych instalacjach. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie jest wynikiem toczących się, ale i już podjętych decyzji w sprawie budowy spalarni w całej Polsce. Celem powołania mojej prezentacji jest ogólnopolski problem dotyczący iluzoryczności konsultacji społecznych oraz ich wpływu na procesy decyzyjne w zakresie projektowania oraz budowy spalarni. Obecnie w Polsce powołanych jest i aktywnie działa 30 podmiotów protestujących w ramach ogólnopolskiej akcji Stop dla Spalarni, która zrzesza społeczności lokalne i aktywistów w całej Polsce. Inwestycje spalarniowe potrzebują wobec tego szczegółowo ukierunkowanych działań. I głos społeczności lokalnych powinien być priorytetem w podejmowanych decyzjach. Tymczasem społeczności lokalne zmagają się z szeregiem problemów wynikających z zainicjowanych działań inwestycyjnych i administracyjnych na rzecz budowy spalarni, problemów, które w naszej ocenie nie powinny być ignorowane, zwłaszcza na szczeblu krajowym. Chciałabym poruszyć w związku z tym 12 kluczowych problemów, z jakimi zmagają się społeczności lokalne na etapie inicjowania i wdrażania planów budowy spalarni w lokalnych środowiskach. Pierwsza z nich, patrząc od lewej strony, to jest iluzoryczność konsultacji społecznych w całokształcie. Jest to temat niezwykle trudny i wielowątkowy. Postaram się tutaj powiedzieć parę słów na temat tego problemu, który dotyka nas wszystkich. Konsultacje społeczne w zakresie inicjowania budowy obiektów, takich jak spalarnia, powinny być priorytetem już w momencie pojawienia się koncepcji budowy tego typu obiektu na terenie miasta, gminy czy powiatu. Tymczasem konsultacje inicjują protestujące społeczności lokalne w obliczu zagrożeń, z którymi muszą się mierzyć. Gminy oraz inwestorzy nie są zainteresowani podjęciem dialogu społecznego, czy też opracowania kompromisu w postaci wprowadzenia zmian w lokalizacji takich obiektów, zakresu mocy tych instalacji, czy też efektywności spalarni lub zastosowania dodatkowych zabezpieczeń emisyjnych, na przykład w postaci elektrofiltrów, bądź na przykład zmiany logistyki transportu paliwa. W związku z tym nie ma prowadzonego dialogu społecznego, jak ograniczyć negatywny wpływ tych instalacji na komfort oraz zdrowie i życie mieszkańców sąsiadujących z tego typu instalacjami. Konsultacje społeczne zwykle są realizowane na ostatnim etapie zamknięcia procedury administracyjnej, kiedy wszystkie decyzje dotyczące lokalizacji obiektu, parametrów, logistyki, mocy przerobowej i pozwoleń są już złożone w magistracie i czekają na tak naprawdę finalną akceptację władz. Nikt nie konsultuje ze społecznościami idei czy planów budowy takiego obiektu z wyprzedzeniem, lokalizacji planowanej, warunków na etapie przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Konsultacje odbywają się w sposób fasadowy na finalnym etapie procedury, kiedy nie ma już możliwości tak naprawdę ustalenia jakichkolwiek parametrów czy wypracowania tak zwanego kompromisu społecznego, na którym nam, walczącym i protestującym, zależy. Kolejny element to jest niechęć dotycząca dialogu pomiędzy osobami decyzyjnymi w miastach i gminach, a organizacjami wspierającymi społeczności lokalne. To jest kolejny punkt, który w naszej ocenie wymaga zmian. Na przykładzie tych, ale i wielu innych miejscowości w Polsce współpraca czy dialog z protestującymi w sprawie spalarni w ogóle nie jest inicjowany. Nasz sprzeciw traktowany jest jako atak, a dialog nie wchodzi w grę pomimo wystosowanych pism i wniosków w tej sprawie dla osób, które podejmują kluczowe decyzje. Kolejny element, nieprecyzyjne nazwy inwestycji spalarniowych oraz zmiany nazwy przedsięwzięć w procesie administracyjnym. Na przykładzie Tychów, tak?
powołano nazwę Zakład Odzysku Energii zamiast instalacji termicznego przekształcenia odpadów. I w trakcie procedury administracyjnej została zmieniona nazwa z budowy instalacji termicznego przekształcenia RDF, pre-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych z odzyskiem energii odnawialnej, na Zakład Odzysku Energii. Także tutaj nieprecyzyjność nazwy też wprowadza niestety świadomość społeczną w błąd. Kolejny element, brak uwzględnienia głosu społecznego w zakresie sytuowania i planowania spalarni, w tym sytuowania instalacji spalarniowych w bliskim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. Kolejny element, brak kompromisu w zakresie dialogu społecznego i obietnice bez gwarancji ich realizacji. Tutaj można omawiać godzinami podjęte próby przekonywania społeczności lokalnych do korzyści wynikających z budowy tego typu obiektów na terenie całego kraju. Przekonywanie toczy się nie tylko w mediach cyfrowych, ale jest również obecne w zespołach parlamentarnych oraz środowiskach naukowych czy lokalnych. Co jest nie do przyjęcia, to brak kompromisu, w tym niechęć do przyjęcia założeń dotyczących niebezpieczeństw oraz szkodliwości funkcjonowania tego typu obiektów w konkretnie wyznaczonych lokalizacjach. Kolejny element, unikanie inwestowania w drogie technologie i zabezpieczenia celem ochrony zdrowia i życia mieszkańców. W zasadzie proponuje się tak zwane minimum, tak? Czyli filtry workowe czy podstawowe elementy wyposażenia tego typu obiektów, a droższe opcje wyposażenia w postaci elektrofiltrów czy najnowszych rozwiązań technologicznych nie są implementowane z powodu ograniczenia budżetowania i wydatkowania środków na ten cel. Kolejny element, już siódmy. Interes korporacji i podmiotów spalarniowych leży ponad interesem społeczności lokalnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych obiektów. Absolutnie nie respektuje się interesu jednostek i podmiotów, które sąsiadują z planowanymi obiektami. Kolejny punkt, ósmy, brak przepisów prawnych i wytycznych wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, które chroniłyby członków społeczności lokalnych. Tutaj mowa jest o tych podmiotach, które posiadają nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie spalarni, często w odległości mniejszej niż 1 km, a nawet 100 metrów od planowanego obiektu, co dotyczy między innymi właśnie miasta Tychy, gdzie obiekt mieszkalny, czyli zabudowa dom jednorodzinny, znajduje się 120 metrów od planowanej spalarni. Punkt dziewiąty. Ignorowanie opinii, w tym sprzeciwu mieszkańców w zakresie inicjowania budowy obiektów przez zarządzających procesem inwestycyjnym. Ponownie głos społeczności lokalnych jest ignorowany. Nie ma żadnego wpływu na wybór lokalizacji eksploatacji planowanych instalacji spalarniowych, a argumenty przedstawione na piśmie w obronie interesów społeczności nie są w ogóle brane pod uwagę. Punkt dziesiąty. Błędy i nieścisłości w złożonych raportach, które mają decydujący wpływ na zakres pozwoleń emisyjnych, w tym BAT-u. Tutaj społeczności lokalne i aktywiści utracili kompletnie zaufanie społeczne w zakresie transparentności dotyczących wydawanych pozwoleń. Punkt jedenasty. Trudności w egzekwowaniu norm czy rygorów emisyjnych dotyczących instalacji, które posiadają stosowne pozwolenie na emisję. Tutaj problem dotyczy nie tylko spalarni, ale wszystkich tych obiektów gospodarczych czy przemysłowych, które posiadają zgodę na emisję substancji do atmosfery. W przypadku problemu i skażenia powietrza interwencje społeczności lokalnych nie przynoszą rezultatu. Społeczności są pozostawione z problemem, którego nie można, nie da się lub się nie chce rozwiązać. I punkt dwunasty. Brak restrykcyjnych ustaw wspierających ekologię i bezpieczeństwo eksploatacyjne tych instalacji. Tutaj chcielibyśmy w szczególności podjąć działania i wpłynąć na legislację oraz projekty ustaw w tym zakresie. I podsumowaniem, polityka oraz szeroko zakrojone inwestycje spalarniowe nie powinny w naszej ocenie polegać na walce z interesem społeczności lokalnych. Proponujemy wypracować stanowiska w celu ochrony tych interesów z uwzględnieniem poszanowania prawa do życia w zdrowym i czystym środowisku oraz poszanowaniem prawa interesów jednostek, rodzin i grup społecznych na danych obszarach. I tutaj właśnie proponujemy takich pięć aspektów, takie cele opracowaliśmy, które chcielibyśmy wspólnie z Państwem realizować. Pierwszy z nich to jest uchwalenie ustawy odrowej oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, które chroniłyby społeczności lokalne. Drugi element to jest zaostrzenie kar za przekroczenie norm emisji. Trzeci, konsultacje publiczne, w tym przyjęcie wagi dla opinii społeczności lokalnych, żeby opinia społeczności lokalnych była respektowana w procesie decyzyjnym. Punkt czwarty, priorytetowe ujęcie potrzeb i ochrony interesów społeczności zlokalizowanych wokół inwestycji uciążliwych dla środowiska. I punkt piąty, niezależna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w procesie decyzyjnym w sprawie budowy spalarni. I nad tymi propozycjami rozwiązań chcielibyśmy wspólnie z Państwem i ustawodawcami pracować w kolejnych latach, czy też miesiącach, żeby
interes społeczności lokalnych był respektowany i słyszany. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za nakreślenie tej perspektywy i propozycje, prawda, zmian prawnych, gdzie powinny być. Na ustawę odorową czekamy i czekamy wszyscy. To także kwestie na przykład ferm przemysłowych, prawda, i tego, że dalej sytuacja nie jest uregulowana. Wracamy do pani Magdaleny Madzi, ale też przypomnę, że zostało nam 15 minut, jeśli chcemy później mieć decyzję. Widzę panią posłankę Gabrielę Lenartowicz, Koalicja Obywatelska, także serdecznie witamy i prośba, by zostawić też później głos, prawda, na głos ministerstw, samorządowców, posłów, posłanek. Proszę. Proszę tutaj wyłączyć mikrofon, pani Agnieszko. Jeszcze raz Bielsko-Biała, Magdalena Madzia, Inicjatywa Obywatelska Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej. Reprezentuje tych mieszkańców i okoliczne gminy, które państwo widzą na slajdzie. Opowiem o zaniedbaniach urzędniczych w spalarni odpadów medycznych szpitala w naszym mieście, która została w 2015 roku zamknięta. Co ważne, należy pamiętać, że wszystkie obiekty, o których będzie mowa, powinny działać w oparciu o restrykcyjne przepisy i normy oraz podlegać rygorystycznej kontroli i nadzorowi. Podkreślam, że mówimy o 2015 roku, zaledwie 7 lat temu i aż po 7 latach systematycznego podtruwania mieszkańców, którym wmawiano, że spalarnia będzie obsługiwać tylko lokalny szpital. Mieszkańcy przegrali walkę o swoje zdrowie z koniunkturą polityczną i lokalnymi układami. Zostało nagięte, a następnie złamane prawo, aby umożliwić realizację celu dla szpitala oraz urzędu, czyli zarabianie pieniędzy kosztem zdrowia i życia ludzi. Spalarnia była zlokalizowana w dzielnicy domów mieszkalnych oraz pomiędzy obszarami chronionymi, a także kilkadziesiąt metrów od klinik i podmiotów leczniczych. Proszę wrócić tam do procentów. Instalacja od 2010 roku, co ważne, była pozbawiona filtra unieszkodliwiającego odpady dioksyny i furany. Potwierdził to później Urząd Marszałkowski, któremu nie przeszkodziło jako organowi założycielskiemu być sędzią we własnej sprawie i wydać zgodę na pracę instalacji w takich warunkach i niezgodnej z przepisami. Finalnie zaakceptował to WIOŚ, a dwa lata później spalarnia została wydzierżawiona w firmie Ekotop, która dostała zgodę na sześciokrotne powiększenie ilości spalanych odpadów. Od tego czasu nie była już deficytowa. Szpital zyskał ogromną gotówkę, ogrzewanie, a firma czysty zysk. Stracili tylko mieszkańcy. Protesty zmusiły Urząd Marszałkowski do przeprowadzenia kontroli w spalarni, który stwierdził wówczas, że firma Ekotop wprowadziła urząd w błąd, podając nieprawdziwe dane, co mogło być przyczyną nieprawidłowości w eksploatacji i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska. Co ciekawe i dodatkowo bulwersujące, to fakt, że przekroczenia norm były odnotowywane co najmniej od 2008 roku. Potwierdzają to kontrole WIOŚ, ale z niewiadomych dla was powodów urząd ten wiele lat ignorował wyniki, nic z nimi nie robiąc. Spalarnia działała bez przeszkód i bez filtra. Zapewne trwałoby to do dzisiaj, gdyby nie społeczność, która wymusiła na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska zlecenie badań emisji niezależnej firmie eksperckiej. Zanim jednak do tego doszło, podawano publicznie, że wszystko jest w porządku i nie ma żadnych przekroczeń. Wyniki badań wykazały, że poziom emisji dioksyn i furanów, o których mówił pan profesor, wyniósł ponad 3700% ponad normę. Dla rtęci było to ponad czterokrotne przekroczenie, a dla metali ciężkich trzykrotne przekroczenie norm. Dioksyny, jak już wiemy, niebezpieczne dla zdrowia. W obliczu takich faktów WIOŚ podjął w marcu 2015 roku decyzję o natychmiastowym zamknięciu działalności spalarni. Nie było jednak tak łatwo, jak państwo widzą na załączonym zdjęciu wykonanym przez członka jednego z naszej inicjatywy, Jacka Zacharę. WIOŚ nie chciał opublikować wyników badań. Mieszkańcy okupowali urząd, domagając się ujawnienia tych wyników. Dopiero takie działania lokalnej społeczności spowodowały, że urząd zdecydował się dane ujawnić opinii publicznej. Dopiero te fakty spowodowały, że pozostałe urzędy zwróciły uwagę na to, jak łamane było prawo.
Wojewódzki Inspektorat Budowlany doszukał się niezgodności z prawem budowlanym. Zawiadomiono prokuraturę, policję, sądy. W tej sprawie również interweniowali posłowie. Tutaj mają Państwo załączoną interpelację, można do niej dotrzeć z 2015 roku. Obecnie firma EcoTop działa z powodzeniem nadal na rynku gospodarki odpadami i tak się reklamuje, jak Państwo widzą, wspólnie chronimy środowisko. Mieszkańcy nie otrzymali odszkodowań, nikt z urzędu nie poniósł odpowiedzialności, nikt nie został ukarany, koszty przede wszystkim zdrowotne ponieśli tylko i wyłącznie mieszkańcy. Ja tylko krótko, bo mamy już tutaj, widzę, kończy nam się czas. Bielsko-Biała nie jest jedyną lokalizacją, w której taka spalarnia w takich warunkach z naruszeniem w taki sposób jawnie łamiąc przepisy prawa działała. Podobne przykłady mamy w Opolu i w Miliczu. Ja bardzo zachęcam do sięgnięcia do decyzji marszałka województwa z 2019 roku w sprawie Milicza, który bardzo precyzyjnie opisuje wpływ dioksyn i furanów na zdrowie i życie ludzi. Jest to wyjątkowy dokument, który bardzo rzadko jest przywoływane są badania i opinie, ekspertyzy medyczne. Ten dokument to robi. Opinie na temat dioksyn i furanów, które bardzo często przez lobby spalarniowe są po prostu ignorowane. I ostatni slajd. Czy coś się zmieniło? Czy my możemy, mieszkańcy Bielska-Białej i innych miejscowości, czuć się bezpiecznie? To były przykłady sprzed 7 lat, ich z 2019 roku. Ten czarny dym, szanowni państwo, to jest zdjęcie wykonane przez jednego z naszych mieszkańców. To są zakłady Paget w Bielsku-Białej, rok 2022, wiosna. Zgłosiliśmy do WIOŚ-u zawiadomienie, że najprawdopodobniej dochodzi do nielegalnej utylizacji odpadów. Otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź, że wszystko jest w porządku i to, co Państwo widzą na obrazku, to jest spalanie czystego drewna. Szanowni Państwo, w takich warunkach mieszkańcy Bielska-Białej i okolic nie mają zaufania do instytucji publicznych, nie są i nie czują się bezpiecznie, a ich głos jest po prostu ignorowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzę od razu do oddania głosu kolejnemu prelegentowi. Ponownie przypominam, że dyscyplina, jeśli chcemy usłyszeć jeszcze odpowiedzi ministerstw, samorządowców, posłów, posłanek. Pan Krzysztof Pietrzak, Stowarzyszenie Nie dla Spalarni w Inowrocławiu, spalarni w miejscowościach leczniczych, uzdrowiskowych i wypoczynkowych. Bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof Pietrzak, Stowarzyszenie Nie dla Spalarni w Inowrocławiu. Ja przekazuję głos mojej koleżance Małgorzacie Zyk, żeby było więcej czasu właśnie na dyskusję. Bardzo dziękuję. To pani Małgorzata, bardzo proszę. Proszę, proszę mikrofon włączyć. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Zych, przedstawiciel Stowarzyszenia Nie dla Spalarni Śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim. I chciałabym Państwu bardzo króciutko opowiedzieć na temat kontrowersji związanych z pomijaniem głosu lokalnej społeczności oraz interesu Skarbu Państwa w procesie decyzyjnym dotyczącym budowy spalarni nad terenami rekreacyjnymi Jeziora Tarnobrzeskiego. Poproszę może następny slajd. Drodzy Państwo, Jezioro Tarnobrzeskie zostało stworzone po wyrobisku kopalni siarki Machów. Jak Państwo wiecie, Tarnobrzeg kiedyś miał jeden z największych przemysłów siarkowych na świecie. Był to przemysł strategiczny dla naszego kraju i miasto w zamian po upadku tego przemysłu siarkowego w roku 2009 otrzymało taki prezent od Skarbu Państwa w postaci właśnie tego pięknego, przepięknego jeziora, które tutaj Państwo widzicie. Ono jest w tej chwili drugim największym zbiornikiem wodnym na Podkarpaciu, który liczy 560 hektarów, czyli po Solinie drugi największy zbiornik wodny, nad którym również znajdują się położone na bardzo niewielkiej głębokości pokłady wód siarkowych. I drodzy Państwo, na czym polega ta cała kontrowersja? Ano na tym, że nad terenami rekreacyjnymi planuje się, gdzie również znajdują się złoża wód siarkowych, planuje się właśnie zlokalizować największą na Podkarpaciu spalarnię odpadów. I drodzy Państwo, jakie instytucje tutaj uczestniczą w tym całym procesie? Pomijanie głosu lokalnych społeczności wyraża się przede wszystkim w przyjęciu strategii. Im ciszej o inwestycji, tym lepiej. Przez następujące instytucje. Przede wszystkim działania władz miasta Tarnobrzega. Drodzy Państwo, władze miasta Tarnobrzega przez kilka lat prowadziły w tajemnicy, zupełnej tajemnicy przed mieszkańcami, negocjacje z firmą FCC Environment. Nie informowały o tym żadne media. Dowiedzieliśmy się dopiero w momencie, kiedy została uruchomiona
procedura o wydanie tak zwanego pozwolenia środowiskowego. To było w styczniu bieżącego roku i wtedy zawiązało się właśnie nasze stowarzyszenie, które zebrało prawie 4000 podpisów pod petycją nie dla spalarni odpadów. Drodzy Państwo, bardzo króciutko. Co jeszcze? Prezydent blokuje wszelkie spotkania z mieszkańcami na rad osiedlach, w ramach rad osiedli. Nam udało się zorganizować na dwóch takich osiedlach spotkanie, gdzie nie przyszedł prezydent, pomimo tego, że był zaproszony. Przyszedł jedynie na dwa spotkania, przyszedł urzędnik. Natomiast był również zaproszony na takie spotkanie w miejscowości Chmielów i różne inne władze, posłowie. Nikt nie przyszedł, drodzy Państwo, również inwestor na to spotkanie nie przyszedł. Prezydent nie zorganizował nawet jednej konferencji prasowej na ten temat. Tak więc no, po prostu działania są tutaj no, kuriozalne pana prezydenta Dariusza Bożka. Natomiast o co chodzi? Prezydent jest bardzo mocno zaangażowany w przyjęcie działek, które będą służyły pod budowę tej instalacji. Działanie inwestora. Od początku stosuje niedemokratyczne metody polegające na przekonywaniu do inwestycji decydentów, czyli władz miasta, radnych, przewodniczących rad osiedli. Na spotkaniach z tymi decydentami, jak nam relacjonowano, udzielano lakonicznych informacji o przedsięwzięciu. Wszystko jest ekologiczne, nie ma tutaj żadnego problemu. Inwestor odmawia także udzielania szerszych wywiadów dziennikarzom oraz uczestniczenia w spotkaniach z lokalną społecznością. Poproszę o nas. I proszę Państwa, dochodzimy do clou. Ponieważ działki, na których ma być zlokalizowana ta inwestycja, należą do Agencji Rozwoju Przemysłu, która bezpośrednio podlega premierowi rządu, czyli panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. I drodzy Państwo, co się dzieje? Miasto wymyśliło taki bardzo sprytny pomysł na to, aby dokonać zamiany działek z Agencją Rozwoju Przemysłu. Agencja ma uzyskać działki nad terenami rekreacyjnymi, natomiast w zamian za to ma przekazać miastu tereny właśnie, na których ma być zlokalizowana spalarnia. Czyli ta cała operacja ma służyć takiemu przekonaniu opinii publicznej do tego, żeby tą inwestycję po prostu tam zlokalizować. Pomimo tego, że funkcja rekreacyjna Jeziora Tarnobrzeskiego i funkcja i z drugiej strony lokalizowanie spalarni, to po prostu ze sobą się kłóci. To po prostu jest coś nieprawdopodobnego, że do takich sytuacji po prostu dochodzi. Co to spowoduje, drodzy Państwo? No tutaj, może skupię się na Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu nie chce w ogóle rozmawiać ze stroną społeczną, nie chce doprowadzić do spotkania, pomimo tego, że wielokrotnie prosiliśmy o takie spotkanie. Jako przedstawicielka stowarzyszenia nie uzyskałam do tej pory żadnej informacji na temat tego, że do tego spotkania dojdzie. Nie ma udzielanych wywiadów dziennikarzom, pomimo tego, że o to prosili. Tak więc tutaj jest zupełny brak transparentności działania tej instytucji, a to właśnie od niej będzie, tutaj jest jakby kluczowa decyzja, ponieważ my jesteśmy w takiej sytuacji, drodzy Państwo, że praktycznie nie da się zablokować tej spalarni, jeśli dojdzie właśnie do przekazania tych działek, ponieważ ona została wpisana do regionalnego programu gospodarowania odpadami, no i możliwości jej zablokowania po prostu będą bardzo niewielkie. Tak więc, drodzy Państwo, czego my nie rozumiemy jako przedstawiciele stowarzyszenia, ale również jako mieszkańcy, dlaczego Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma dbać o interes Skarbu Państwa, stworzenie tego jeziora zostało wydanych 1,5 miliarda złotych polskich pochodzących z pieniędzy ministerialnych, a agencja mówi, że ona wcale nie musi rozmawiać ze stroną społeczną, ponieważ jeśli Rada Miasta Tarnobrzega podejmie taką decyzję o zlokalizowaniu tej spalarni tam, to ona no, czuje się zobligowana do tego, żeby właśnie te działki przekazać i ona nie musi uwzględniać w ogóle naszego głosu tutaj w tej sprawie, bo to po prostu tutaj jakby najważniejsi są decydenci Rad Miasta. Także drodzy Państwo, tak jak widzicie, żadne instytucje nie czują się w obowiązku do brania pod uwagę głosu mieszkańców przy planowaniu tego typu inwestycji. Dojdzie do defraudacji 1,5 miliarda złotych polskich, które zostały swego czasu włożone w to jezioro i nikogo to nie interesuje. Nie interesuje to również pana premiera, ponieważ skierowaliśmy do niego pismo w tej sprawie. Jaką odpowiedź uzyskaliśmy? Odpowiedź, że premier RP nie ma żadnego wpływu na to, jak Agencja Rozwoju Przemysłu dysponuje swoim majątkiem.
I to premiera RP nie interesuje. Na dodatek jeszcze jako ciekawostkę podam, że pomylono Agencję Rozwoju Przemysłu z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz wracamy chyba do takich kwestii ogólnych bardziej, prawda? Bo tu dobrze jest usłyszeć przykłady lokalne, natomiast zależy nam na pewnych rozwiązaniach systemowych. Pan Leszek Kędzior, Stop Wrocławskiej Spalarni oraz gminni aktywiści, kwestia przedstawiania spalarni odpadów w mediach. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. W kontekście dzisiejszego spotkania rozmawiamy, tematem naczelnym jest racjonalna gospodarka odpadami w gospodarce obiegu zamkniętym. I tutaj jakby chciałbym zwrócić uwagę na manipulacje związane jakby z tematem ogólnie gospodarki obiegu zamkniętym i właśnie gospodarki odpadami. Manipulacje, w które wchodzą po prostu wszystkie firmy stojące za budową spalarni odpadów, które przedstawiają te swoje instalacje jako część gospodarki obiegu zamkniętym. Wcześniej tutaj mecenas Marcin Gruszko już zwracał uwagę na to, że absolutnie tego typu instalacje nie wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętym. Ja chciałbym zwrócić uwagę na takie pojęcie greenwashingu. Myślę, że większość z nas tutaj wie, o co chodzi, ale zacytuję definicję z Wikipedii. Greenwashing to ekościema, zielone mydlenie oczu czy zielone kłamstwo, zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzające są w zgodzie z naturą i ekologią. I dokładnie z taką sytuacją mamy zwyczaj do czynienia w przypadku spalarni odpadów. Poproszę następny slajd. Co mówią korporacje stojące za spalarniami? No, przede wszystkim widzimy takie hasła, które mają nam sugerować, że jest to świetne rozwiązanie problemu odpadów, że nie dość, że pozbywamy się odpadów, to jeszcze mieszkańcy będą mieli energię i ciepło. W zasadzie ten argument często się przewija. Mamy argument, że spalarnie odpadów obniżą bądź też ustabilizują cenę za odbiór odpadów. Słyszymy też o tym, że są lepsze niż składowanie na wysypiskach śmieci, że są w pełni bezpieczne, że z kominu w zasadzie to nic takiego szkodliwego się nie wydobywa. Przywoływany jest też argument, że w Europie funkcjonuje bardzo dużo takich instalacji, że wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętym i również w kontekście obecnie toczącego się kryzysu energetycznego często podnoszony jest argument, że jest to świetna alternatywa dla węgla i zamiast palić węgiel możemy sobie palić śmieci i to w ogóle jest fantastyczne rozwiązanie. A jakby na koniec, odpadów mamy coraz więcej, no i musimy coś z nimi zrobić, tak? Tak to słyszymy. Co widzimy? No, bardzo często przywoływane są takie obrazki. Tutaj widzimy spalarnię w Kopenhadze. To jest taki standardowy przykład firm spalarnianych. Spalarnia z tokiem narciarskim. No i to ma przekonać mieszkańców, że tutaj mamy, że tak to pięknie będzie wyglądać. Kolejny slajd. Często też jest przywoływana spalarnia w Wiedniu, która jest ulokowana w obrębie miasta i również ma to być przykładem, że takie instalacje są w ogóle fantastyczne i nic złego nie robią. No niestety nie jest tak różowo. Tutaj moi przedmówcy podnosili już część, obalali część tych twierdzeń z naczelnym takim, że my w naszym kraju mamy tych instalacji już zabezpieczone znacznie więcej niż ich potrzebujemy. Tutaj Paweł Głuszyński z Towarzystwa Nasz Ziemi bardzo precyzyjnie wyliczył ilość tych instalacji, która na chwilę obecną już w Polsce istnieje, a przypomnę, że oprócz spalarni odpady spalane są również w cementowniach. Nie będę się do tego odnosił szczegółowo, natomiast chciałbym się odnieść do tego, jak jest w rzeczywistości w stosunku do tych haseł, które firmy spalarniane głoszą. Przede wszystkim jest to najgorsze z możliwych rozwiązań problemu odpadów. Znaczy to w zasadzie to nie jest rozwiązanie, można tak powiedzieć, ponieważ to niczego nie rozwiązuje. Spalanie odpadów generuje znikomą ilość energii, która wcale nie jest tania, a po spaleniu powstają kolejne odpady, które też trzeba zagospodarowywać. Po drugie, mamy przykłady i widzimy, że spalanie odpadów nie oznacza wcale spadku cen za odbiór odpadów, ale wręcz wzrost. Tutaj przykład Poznania można przytoczyć, który to doskonale obrazuje.
Co więcej, ten wzrost będzie jeszcze większy, ponieważ spalarnie odpadów mają być włączone do systemu EU ETS, czyli zostaną objęte opłatami za emisję CO2. Jeżeli chodzi o klasyfikację spalarni, one nie są wcale lepszym rozwiązaniem niż składowanie na wysypiskach, tylko właśnie są rozwiązaniem gorszym, ponieważ mamy tu do czynienia z jakby olbrzymią emisją nie tylko dwutlenku węgla, ale różnych trujących substancji do atmosfery. Natomiast no, odpady składowane na wysypisku niczego nie emitują, tak? Albo robią to po prostu w ograniczonym zakresie. Mamy potwierdzone badania naukowe na przestrzeni wielu lat, dziesięcioleci, które potwierdzają, że spalarnie nie są bezpieczne dla okolicznych mieszkańców. Tutaj profesor Maciej Oziębłowski przywoływał te badania bardzo skrótowo, natomiast my dysponujemy pełnym wykazem i chętnie się nim podzielimy, jeżeli chodzi o konkretne nazwy badań, zespoły badawcze i wnioski z tych badań. I te badania potwierdzają, że mieszkańcy okolic spalarni częściej chorują na nowotwory, dzieci rodzą się z wadami, dochodzi też do poronień, zmian genetycznych. To są bardzo poważne problemy i one są bagatelizowane przez firmy spalarniane. Czasami dochodzi nawet do paradoksu, że firmy podpierają się rzekomym brakiem udowodnienia negatywnego wpływu na zdrowie. Natomiast no, te dowody są po prostu na wyciągnięcie ręki. No i co dalej? W Europie faktycznie mamy 400 spalarni. To powiedzmy mniej więcej, tak, spalarni śmieci. Natomiast Unia Europejska odchodzi od spalania, a spalarnie nie wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętym. Jest to jasno stwierdzone w taksonomii. Co więcej, spalarnie nie są alternatywą dla węgla. Tą alternatywą dla węgla, jak pokazuje jasno program REPowerEU, są termomodernizacje, pompy ciepła lokalne, spółdzielnie energetyczne. I ma to też wyraz w tym, że od przełomu 2027-2028 roku spalarnie zostaną włączone do systemu ETS. Co jeszcze istotne, my w Polsce, z czego sobie nie zdajemy sprawy, śmieci wytwarzamy relatywnie niewiele i wręcz ta ilość może się na przestrzeni lat zmienić, dlatego że planowany mimo wszystko jest system kaucyjny i rozszerzona odpowiedzialność producenta w końcu będzie musiała w jakimś większym stopniu zaistnieć, co powinno spowodować, że ilość tych odpadów spadnie. To nie wszystko. No, za tym trzeba pamiętać, że za tymi inicjatywami to nie stoją jakieś cudowne wróżki tutaj, które chcą nas po prostu zbawić, tylko to są po prostu potężne biznesy i spalarnie to nie są instytucje charytatywne. Za odbiór odpadów do spalenia pobierane są słone opłaty, które później przekładają się na rachunki, które płacą mieszkańcy. O tym, że powstają odpady, już wspominałem, natomiast warto uświadomić sobie, jak duży jest to procent tych odpadów. Jest to 30-40% pierwotnej masy wsadu odpadów, które trzeba zagospodarowywać. I tutaj mamy też wielokrotnie przykłady, że również te odpady są w nieprawidłowy sposób zagospodarowywane, że trafiają w miejsca, gdzie z których wypłukiwane są te toksyczne związki i to też zanieczyszcza środowisko. Co istotne, ta wytwarzana energia elektryczna i ciepło, o której często mówią firmy spalarniane, nie jest rozdawana za darmo, tak? Nikt jej po prostu nie rozdaje w wiaderkach, tylko sprzedaje po prostu po stawkach rynkowych, także też jest to mit. No i najważniejsza sprawa w kontekście wytwarzania energii, nawet gdybyśmy spalili wszystkie takie odpady, które wytwarzamy w Polsce, to nie jest w ogóle prawnie możliwe. I co byłoby w ogóle kuriozalnym oczywiście rozwiązaniem, wytworzylibyśmy około 2,6% potrzebnych kraju energii. Natomiast z tych istniejących i planowanych instalacji 0,7%. To najbardziej pokazuje, że to jest kompletnie rozwiązanie nieadekwatne do potrzeb w zakresie generowania energii elektrycznej i cieplnej. I tutaj mamy do czynienia z po prostu gigantyczną manipulacją. Jest to jeden z kluczowych argumentów podawanych w przestrzeni publicznej. Jeżeli mówimy o gospodarowaniu racjonalnym odpadami, to na pewno nie jest to kierunek, którym powinniśmy podążać. Z takich jeszcze ciekawostek też często przywoływany jest przykład Poznania, gdzie tam spalarnia była realizowana w formule PPP i stawki za odbiór odpadów są niższe, ale z kolei miasto musi ponosić słone opłaty, wnosić bez względu, czy uzdrowi ten system gospodarki odpadami, czy go nie uzdrowi, to i tak musi płacić za spalarnię
za funkcjonowanie tej instalacji, więc to jest po prostu jeszcze gorsze rozwiązanie, bo absolutnie do niczego to nie zachęca. Chciałem też wspomnieć o tym, że spalarnie nie są instalacjami bezawaryjnymi. Tu mieliśmy przykłady, mieliśmy widok tych czarnych spalin z komina. Firmy stojące spalarniami tu się zasłaniają tym, że to wszystko jest super nowoczesne, bezawaryjne. No tak nie jest. No, mamy przykłady. Oprócz tych przywoływanych z Bielska Białej, Opola i Milicza, również mieliśmy sytuację w Zabrzu, gdzie firma Fortum ma tak zwaną elektrociepłownię wielopaliwową, gdzie spalane są również odpady i tam w 2021 roku, czyli w ubiegłym roku, doszło do rozszczelnienia komina, spadł czarny śnieg w okolicy. To nie są mity, tylko to tak faktycznie się dzieje. I nie będę już teraz omawiać tego slajdu, natomiast chciałbym to spiąć takim wielkim podsumowaniem, że ogólnie mamy tu do czynienia z prywatyzacją zysków i uspołecznianiem kosztów. To nie jest żadne rozwiązanie. Mamy tu do czynienia z olbrzymimi manipulacjami. Stoją za tym po prostu olbrzymie biznesy. Łatwo to policzyć nawet na podstawie przykładowo spalarni wrocławskiej, że mówimy tu o 3 miliardach złotych, które firma chce zarobić na tym procederze. Rozumiem, że już czas się skończył. Bardzo dziękuję. Więc tak, dobrze, jesteśmy dziękuję. 10 minut po czasie, a tak jak mówię, mamy gości zaproszonych też innych, a jeszcze mamy tutaj w ramach wypowiedzi pana Rafała Górskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, także proszę tu o dyscyplinę czasową. Jasne. Wiem, że ostatnim zawsze najgorzej, ale taka prośba. Bardzo proszę. Ostatni będą pierwszym. Dziękuję pani przewodniczącą za zaproszenie i za danie przestrzeni w Sejmie dla tego tematu antyspalarniowego, ponieważ to nie jest takie oczywiste, że dzisiaj elity i decydenci chcą słuchać obywateli w obszarze właśnie związanym z działaniami uświadamiającymi, jeśli chodzi o spalarnię. Ja przyjechałem do państwa z Łodzi. W Łodzi pewnie państwo wiecie, rządzi Platforma Obywatelska i pani prezydent Hanna Zdanowska, która chce nas uraczyć dwoma spalarniami. Jak pamiętam, Łódź chce budować te spalarnie. Pierwszy raz spotkałem się w 1996 roku. Do tej pory udawało nam się odeprzeć te działania lobby spalarniowego. Teraz jest to zintensyfikowane. Pani prezydent wydała pozwolenie na budowę bez ważnej decyzji środowiskowej. Toczymy boje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, też w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Dobra informacja jest taka, że ostatnio prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. I no, mieszkańcy są osamotnieni, po prostu nie ma chęci rozmowy z nimi. Jest, tak jak tutaj pan wcześniej powiedział, zielony PR, na przykład, to chyba pani przewodnicząca powinna znać tę organizację, Szkoła Liderów. Szanowana organizacja, która współpracuje z Veolią, która chce budować w Łodzi tą spalarnię, i korporacja Veolia robi sobie greenwashing właśnie poprzez współpracę ze Szkołą Liderów. A co ważne, 200 tysięcy ton po prostu odpadów z całej Polski, bo Łódź tyle nie produkuje, będzie zwożona do jednej z tych spalarni. Ja na koniec chciałbym też podkreślić, że, bo to chyba się dzisiaj mało przejawiało, że spalarnie to jest po prostu spadek cen nieruchomości wszystkich mieszkańców, którzy żyją w pobliżu albo w dalszej odległości od spalarni. Opodal mamy Zgierz i tutaj dobra wiadomość, po 2 latach bitwy mieszkańców z lokalnym lobby spalarniowym udało się odeprzeć po prostu plan budowy spalarni odpadów niebezpiecznych. I ten przykład Zgierski pokazuje, no, że po prostu bez oporu, tutaj też apeluję do wszystkich mieszkańców w całej Polsce, którzy nas słuchają i będą słuchać w przyszłości, odtwarzając ten materiał, proszę państwa, bez państwa oporu, zdecydowanych działań po prostu nie, sukcesu nie będzie. Ten Zgierski przykład pokazuje, że warto i że należy i że na końcu może być tak, że wygramy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zwięzłość także. I teraz chciałam zapytać przedstawicieli Ministerstwa Technologii i Rozwoju oraz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy są z nami zdalnie, czy chcieliby się odnieść do kwestii poruszonych podczas posiedzenia zespołu. Tutaj z Ministerstwa Technologii mamy przedstawicieli dwie panie i dwie osoby z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, Agnieszka Żoniewicz. Dzień dobry, oddaję głos. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji Polityki Przemysłowej. Przepraszam, ale ja mam problem z kamerą, dlatego się nie jestem w stanie podłączyć. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Jako ministerstwo generalnie odpowiedzialne za gospodarkę obiegu zamkniętym, my oczywiście realizujemy działania, które mają na celu implementację głównej zasady, czyli rzeczywiście zapobieganie, ograniczanie wytwarzania odpadów, a także utrzymanie, maksymalizację wartości gospodarczej produktów w obiegu. I tak jak tu Państwa głosy już były, kwestie spalarni odpadów, które są postrzegane w unijnej legislacji jako nie wpisujące się w model gospodarki obiegu zamkniętego, rzeczywiście w idealnym świecie byłoby optymalne, gdybyśmy w ogóle nie wytwarzali finalnie tych odpadów, albo one byłyby rzeczywiście zredukowane do ilości, która nie stanowiłaby problemu dla chociażby jej składowania. Niemniej jednak na chwilę obecną wydaje się, że w kwestii hierarchii postępowania z odpadami jakby odzysk energetyczny odpadów pod kątem gospodarczym. Ja teraz nie będę się odnosić do kwestii takich stricte zdrowotnych, które Państwo podnosili, natomiast pod kątem gospodarczym no jednak jest większy, ma znaczenie niż samo składowanie odpadów, które też nie jest do końca bezemisyjne i bezszkodliwe, natomiast dla środowiska, natomiast ja tutaj nie chciałabym się w tym kontekście odnosić. Także bardzo dziękuję za Państwa też prezentacje. Dla mnie były bardzo ciekawe i też wnoszące. Ja kwestii środowiskowych tutaj za Ministerstwo Środowiska nie chciałabym się wypowiadać, natomiast na pewno z naszej strony takie zainteresowanie też i wsłuchiwanie się w głos interesariuszy, wszystkich interesariuszy jest bardzo ważne, także my na pewno będziemy tą sprawę z taką uważnością dalej obserwować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Też taka prośba, jakby Pani mogła jeszcze z nami zostać, jeśli czas pozwala, bo być może pojawią się jakieś pytania. Natomiast chciałabym teraz zapytać przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy chcieliby się... O, widzę, że jest Pani Anna Klisowska, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przysłuchiwaliśmy się z dużą ciekawością Państwa prezentacjom. Natomiast jeżeli chodzi o nasz zakres działania, bo jestem przedstawicielem Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin i my w swoim zakresie, jeżeli chodzi o kwestie odpadowe, zajmujemy się wydawaniem pozwoleń na nawozy i środki wspomagające uprawę roślin, również tych, które w swoim składzie mogą mieć odpady, więc w tym zakresie jesteśmy związani z tym tematem, natomiast no, dzisiejsze posiedzenie z tego, co się przysłuchiwałam wszystkim prezentacjom, dotyczy przede wszystkim kwestii spalarni, spalania i w tym zakresie
No my się zajmujemy kwestią przetwarzania i w tym zakresie, jeżeli chodzi o kwestie odpadowe, służymy tutaj swoją wiedzą i pomocą i oczywiście uczestniczymy w pracach zespołu, który zajmuje się tymi kwestiami, bo to są między innymi kwestie wprowadzania do obrotu i wydawania pozwoleń dla pofermentów, ale rozumiem, że to też nie jest w szczególności tematem obrad dzisiejszego posiedzenia. Natomiast przysłuchujemy się i uczestniczymy w posiedzeniach Państwa zespołu. Jeżeli tylko możemy służyć naszą wiedzą, to oczywiście będziemy odpowiadać na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i także prośbę, jakby Pani mogła jeszcze z nami chwilkę zostać w razie, gdy pojawią się pytania. Być może oddamy dalej głos najpierw w stronie społecznej, zanim przejdziemy do posłów i posłanek. Czy mamy tutaj przedstawicieli samorządów? Czy chcieliby Państwo zabrać głos, czy też bardziej w roli? Znaczy nie zmuszam, tak? Tylko daję możliwość. Może króciutko. Dzień dobry, Maciej Kolonny, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej. No, cieszymy się, że możemy tutaj być, chociaż no, de facto dowiedzieliśmy się o tym spotkaniu no, troszkę pokątnie i szkoda, że nie dostaliśmy to oficjalnie zaproszenia, ponieważ 29 listopada jest, można powiedzieć, bardzo analogiczna temat, czyli jest posiedzenie zespołu transformacji energetycznej i górnictwa, na którym właściwie te same strony, czyli strony przeciwna spalarniom, inwestorzy, a także eksperci w tym zakresie się spotykają i spotykaliśmy się już wcześniej, więc no dobrze, żeby Państwo parlamentarzyści na posiedzeniach różnych zespołów jednak mieli okazję wysłuchać każdą ze stron, a nie tylko stronę tą przeciwką, no tak żeby mogli sobie zobrazować, że tak powiem jednak mieć ogląd na całość, dlatego cieszymy się, że możemy tutaj być, aczkolwiek no przykro jest nam, że nie dostaliśmy na to oficjalnie zaproszenia. No, komisja miała być dotyczyła, znaczy powinna dotyczyć posiedzenia gospodarki obiegu zamkniętego, no a dotyczyła właściwie tylko i wyłącznie kwestii, że spalarnie są złe, no a konkluzją po Państwa prezentacjach jest to, że nie recykling, nie spalanie, tylko składowanie. No tak to troszkę z tego wynika. No, mam wrażenie, że troszeczkę dziękuję za zabranie głosu. Oczywiście każdy poseł i posłanka ma prawo organizować posiedzenia zespołów i w różnych pracach zespołów uczestniczyć. Ja o naszym dzisiejszym posiedzeniu zawiadomiłam posłów i posłanki Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko tych, którzy zasiadają bezpośrednio w zespole, ale także tych zainteresowanych tematem. No, ciężko tutaj, prawda, przewidzieć, że dany temat będzie wzbudzał zainteresowanie bardzo, bardzo wielu stron. Oczywiście tutaj zaprosiliśmy 3 ministerstwa, instytucje oraz organizacje, z którymi współpracujemy. Nie chcę zmierzać do podsumowania, natomiast chciałabym sprostować to, że konkluzją naszego zespołu są składowiska odpadów. Wprost przeciwnie, ja sama jako posłanka wielokrotnie interweniowałam w kwestii składowisk odpadów, zwiększania zrzędnej składowania. Mamy jako Zieloni, no powiedzmy, pewne sukcesy czy działania za sobą, jeśli chodzi o składowisko blisko Szprotawy. My mówimy na tym posiedzeniu o gospodarce obiegu zamkniętego i wydaje mi się, że wielokrotnie wybrzmiał tutaj argument, że Komisja Europejska nie uważa spalarni odpadów za rozwiązanie z dziedziny gospodarki obiegu zamkniętego. Jak spojrzymy na hierarchię radzenia sobie z odpadami, to akurat kwestia spalarni jest najniżej w tej hierarchii, praktycznie tam, gdzie składowiska odpadów, a to, na co musimy stawiać, to przede wszystkim produkowanie mniejszej ilości odpadów, recykling, przetwarzanie tych istniejących, bo niestety wraz z zwiększającą się ilością odpadów w obiegu, no nie damy sobie rady z tym problemem poruszyć, więc myślę, że do podsumowania jeszcze przejdziemy. Prawdopodobnie poproszę to jedną z osób. Dobrze, to udzielam tutaj głosu, a następnie przejdziemy do posłów i posłanek, natomiast chciałam zaznaczyć, że wprost przeciwnie ta nasza dyskusja idzie. Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Piotr Prochot, reprezentuję Zakład Gospodarki Odpadami i Zakład Samorządowy Miasta Bielska Biała. Chcemy faktycznie budować instalację termicznego przekształcenia odpadów i rozmawiamy i informujemy o tym transparentnie od dłuższego czasu.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię spalarni, bo tutaj padło stwierdzenie, że spalarnie są na tym samym poziomie co składowiska odpadów, ale może doprecyzujmy, że spalarnie... Rzecz biorąc niżej. Nie są niżej, są na tej samej poziomie hierarchii gospodarowania odpadami. Jeżeli mówimy o spalaniu, typowym spalaniu to bez proszę przeczytać dyrektywę uważnie. No proszę popatrzeć proszę, ja do ustawy. Będę moderować, do ustawy także oddajemy odpadach. Głos, każdy z nas miał prawo. Proszę zobaczyć do ustawy o odpadach, gdzie jest faktycznie unieszkodliwianie odpadów, czyli również instalacja termicznego przekształcenia odpadów i składowisko na tym samym poziomie, ale w momencie, kiedy nie mamy odzysku energii. Jeżeli mamy odzysk energii, niestety może dla Państwa te spalarnie są wyżej w hierarchii gospodarowania odpadami i to, co Pan przywołał, ten przepis dotyczący radzenia sobie ze składowiskami odpadów, on właśnie brzmi, że poprzez termiczne przekształcenie odpadów z odzyskiem energii będziemy redukować składowanie odpadów. W takim układzie. Bardzo się cieszę z wystąpienia pana Pawła, bo tutaj widzę takie światełko może porozumienia, bo wspomniał pan, że trzeba ustalić ramy, ile tych odpadów można termicznie przekształcić. Wspomniał pan o tym, że żeby wyznaczyć jakieś lokalizacje, w których ta część instalacji mogłaby powstać, tak na początku tak to zrozumiałem. Te ramy w pewnym stopniu już są wyznaczone, bo mówię o tych 30% gdzieś w planie krajowym. W związku z tym tutaj jakiś pierwszy element już się pojawia, natomiast no, rozumiem, że jeżeli będą dobre lokalizacje, super dobre lokalizacje, to Państwo nie będziecie wnosić sprzeciwu do tego typu instalacji? Jak należy tą Pana pierwszą wypowiedź odpowiedzieć, te postulaty, które Pan na początku przywołał? Dobrze, myślę, że na czas na dyskusję przyjdzie. Dziękuję za wypowiedź. Teraz chciałabym zapytać Pani posłanki, Pana posła, czy chcieliby zabrać głos? Bardzo proszę, pierwsza była pani posłanka Gabriela Lenartowicz i później pan poseł Jacek Protasiewicz. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że trzeba by uporządkować tak naprawdę zagadnienia, które są tu dzisiaj poruszane, bo po pierwsze wydaje się, że emocje budzi zarówno kwestia budowy spalarni tych klasycznych, czyli spalarni odpadów zmieszanych, a innym zagadnieniem są lokalne ciepłownie zasilane paliwem alternatywnym typu RDF czy pre-RDF czy różne inne modyfikacje. Bo to są jakby dwa różne zagadnienia. Niewątpliwie, no, pan wybaczy, ale... Bardzo proszę o kontynuowanie i tutaj... Aha, to przepraszam, ale jeśli mam zabrać głos, to tak, chciałabym bardzo mieć taką możliwość do kończenia zdania, zanim pan stwierdzi, że nie mam racji, dobrze? Nie, bardzo proszę o zabranie głosu i myślę, że na koniec po prostu jeszcze damy wypowiedzieć się kilku osobom, które też jakby podsumują. Proszę. Po pierwsze, jeśli chodzi o hierarchię gospodarowania odpadami, oczywiście spalanie odpadów jest tym, czy jak chcą niektórzy odzysk energii z tych odpadów, jest jakby ostatnim przewidywanym sposobem zagospodarowania czy unieszkodliwiania odpadów i najpierw trzeba się skupić na ograniczeniu tych odpadów i tu między innymi kłania się zarówno gospodarka obiegu zamkniętego i ze wszystkimi regulacjami, zwłaszcza z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta za opakowanie, bo z tej grupy wysokoenergetyczne odpady znacznej części się pojawiają i to, że w obecnej taksonomii nie znalazły się spalarnie odpadów, wynika między innymi z takiej obserwacji, która doprowadziła do zwiększonego jakby popytu odpadów w tych krajach, gdzie te spalarnie, tych spalarni zlokalizowano dość dużo i co przeczy jakby hierarchii gospodarowania odpadami. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że to są kraje, które są dużo bardziej zaawansowane i dużo więcej już spalarni mają. To jest jedna w zaawansowanym rozumieniu gospodarki odpadami. A z drugiej strony no musimy wyjść też od definicji taksonomii.
bo to nie jest obowiązujące prawo, tylko tak naprawdę lista typów działań i instalacji, między innymi instalacji, bo to taksonomii nie tylko tego dotyczy, które uznane są za sprzyjające ochronie środowiska i które z jednej strony mogą być finansowane ze środków europejskich, ale jest to także taki apel czy komunikat także dla instytucji finansowych komercyjnych, które z reguły tymi zapisami o taksonomii się kierują. Więc nie jest obowiązujące prawo nie dotyczy to też ograniczeń co do pomocy publicznej. Taksonomia nie jest tym równoznaczna, więc musimy też uporządkować te kwestie, bo kraje mogą zgodnie z zasadami pomocy publicznej finansować także takie rozwiązania, o ile one są oczywiście zgodne z pod względem emisji i pozostałych rzeczy związanych z lokalizacjami z punktu widzenia środowiskowego zgodne. Taki przykład mamy w Polsce. W pierwszej wersji KPO znalazło się finansowanie właśnie spalarni odpadów, ale tych właśnie zasilanych, mówiąc umownie i krócej, paliwem alternatywnym, z tego względu, że Polska ma ogromne problemy z tym, że jest zakaz obecnie składowania odpadów wysokoenergetycznych, a w Polsce mamy za mało instalacji do ich przetwarzania. Jednocześnie Chińczycy przestali importować w dużej skali odpady wysokoenergetyczne i jest problem ich utylizacji. Z tych założeń wyszło Ministerstwo Środowiska i zaproponowało finansowanie w ramach KPO takich instalacji, czyli lokalnych ciepłowni, elektrociepłowni zasilanych także paliwem alternatywnym pochodzącym z odpadów komunalnych. Jednakże po tym, jak ukazały się pierwsze decyzje w sprawie taksonomii, ministerstwo się z tego wycofało, bo nie mogłoby to być finansowane z KPO, ale pozostawiło czy przesunęło ograniczone wprawdzie w stosunku do chęci zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy ograniczonego finansowania tych instalacji ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I to trzeba powiedzieć, że taki mamy stan obecny. Jak będzie, jeśli chodzi o finansowanie publiczne tych instalacji dalej, na przykład ze środków krajowych, to trzeba się zastanowić teraz jakich. To jest kwestia generalnie i tych środków, i polityki, którą będzie chciało zaproponować Ministerstwo Środowiska. Na razie mamy kłopot, tak jak powiedziałam, zakaz składowania odpadów wysokoenergetycznych. Efekty nawet rozszerzonej odpowiedzialności producenta, też na te efekty trzeba będzie poczekać. Ten strumień odpadów wysokoenergetycznych jak szybko nam się nie zmniejszy, a nie widać ani na rynku, ani ze strony polityki Ministerstwa Środowiska żadnych propozycji innego zagospodarowania, skutecznego i bezpiecznego zagospodarowania tych odpadów. Więc to jest kategoria problemu, z którym się musimy mierzyć jako kraj, jako obywatele w kraju, ale także to jest to przede wszystkim z tym problemem i zaproponować rozwiązanie musi rząd i dostosować do tego instrumentarium. Druga kwestia, która tu została poruszona, bo ja to traktuję jako problem, po prostu jako problem. Co zrobić z odpadami wysokoenergetycznymi komunalnymi? Nie mówimy, ja oddzielam tutaj, nie chcę się odnosić do kwestii spalania odpadów medycznych i innych, bo to jest zupełnie inna kategoria i sprawy Bielska z nami, to jest generalnie kryminał i to w ogóle nie ma o czym mówić. A są przykłady, które są przykładami pozytywnymi, bo spalanie odpadów medycznych to jest sposób na rzeczywiste unieszkodliwienie tych odpadów w bardzo wąskim zakresie, ale pod bardzo
ścisłą kontrolą emisji. Mamy taką spalarnię przy klinice, przy szpitalu onkologicznym w Gliwicach. I z tym, że trzeba mieć świadomość, że to spalanie jest bardzo drogie i niestety, jeśli ma być poprawne i zgodne z regułami, i stąd pojawia się szara, czy nie powiedzieć czarna strefa i próby obejścia tych wysokich wymogów przez inne, tak naprawdę w swoim działaniu nielegalne instalacje. Bo to jest kwestia, że tam gdzie trzeba odpady spalać i jest to jedyny sposób wysokotemperaturowy, bezpieczny, kontrola emisji musi być niezwykle ścisła i ona powinna się ograniczyć tylko i wyłącznie do odpadów niebezpiecznych w reżimie takim, który się nie da po prostu zastąpić innym i póki co inną technologią. Takie instalacje są, jest ich niewiele i możemy je objąć bardzo ścisłą kontrolą. Jest inna rzecz, że mamy w Polsce, i to jest też problem do rozwiązania dla rządzących, też do zaproponowania, problem kontroli emisji z jednej strony, sposobu kontrolowania tych emisji, bo to nie tylko dotyczy spalania odpadów. My mamy problemy z tym, że na przykład obliczania emisji w ciągu na przykład miesięcznym czy dobowym, to benzenów na przykład dotyczy. Tu mamy jako Polska bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie i ze strony państwa, czyli rządu odpowiedzialnego za ten zakres. I tu chciałabym przejść do następnej rzeczy, czyli mamy złe normy, złe wdrażanie, nie wszystkie emitowane substancje są objęte kontrolą, taką kontrolą, która pozwala na skuteczne badanie oddziaływania na zdrowie, życie ludzi i środowiska. I następny problem, który z tego, co słuchałam tu i państwa, który się pojawia, który jest bodaj czy nie najpoważniejszym problemem w tym zakresie, to jest tak naprawdę udział społeczeństwa w ochronie środowiska, który został i tak nie jest pełny, i tak nie był pełny, a został znacząco ograniczony przez zmiany ustawowe, które inaczej definiują strony w postępowaniach na przykład lokalizacyjnych, określając na przykład odległość od instalacji, a nie od oddziaływania. To jest demontaż i tak niedoskonałego sposobu podmiotowego traktowania obywateli w ochronie środowiska, który, ja przypomnę, to podmiotowe traktowanie mam zapisane w Konstytucji. I to jest problem, że państwo nie możecie się z jednej strony dobić ze swoim głosem, a jesteście współobywatelami i współtwórcami społeczeństwa, państwa, my wszyscy zresztą, a z drugiej strony to jest kwestia także kontroli sądowej i dopuszczenia do sądu, do decyzji administracyjnych, cały tok postępowania, zarówno decyzji środowiskowych, jak i decyzji już stricte inwestycyjnych, w zależności od tego, jaki charakter ma inwestycja, one się różnie nazywają, i tego, że nadal jednak obowiązuje możliwość nadawania klauzuli natychmiastowej wykonalności, nawet jeśli po ostatnich zmianach przy decyzjach środowiskowych ta klauzula może być, sama klauzula może być zaskarżana, ale i tak nie wstrzymuje to w zasadzie biegu żadnego. Czyli my jako społeczeństwo jesteśmy w gorszej sytuacji w stosunku do siły państwa i nie mamy wystarczającego instrumentarium. W tej sprawie toczą się postępowania także przed SUE, toczy się postępowania w ramach konwencji w Aarhus, jeśli chodzi o udział społeczeństwa. Te kwestie mamy nierozwiązane i z tego punktu widzenia jest niezwykle istotne, żeby móc rozwiązać dylemat sposobu postępowania z odpadami w partnerstwie z konsumentami efektów tego sposobu, czyli obywatelami,
jeśli tego nie rozwiążemy, to będziemy mieli nieustający konflikt i okopywanie się wszystkich możliwych interesariuszy czy stron w różnych kwestiach. W państwie prawa obowiązują, czy powinny obowiązywać reguły i normy, a nie akcje społeczne, do których są zmuszeni, często zdesperowani ludzie, którzy nie zawsze mają narzędzia też do tego, i badawcze, i narzędzia prawne. Stąd ja bym to w taki sposób nazwała, nie ustawiając jako stron konfliktów przedstawicieli władz, czy to samorządowych, w zależności od podziału kompetencji, czy rządowych. Jedną niezwykle istotną i niebudzącą wątpliwości kwestią jest to, że za ten problem i za ten konflikt odpowiedzialne jest państwo, które nie stworzyło wystarczających reguł, które uwzględniają partnerstwa społeczne w tych przedsięwzięciach. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wypowiedź, podkreślenie tych ważnych kwestii społecznych i proszę o zabranie głosu posła Jacka Protasiewicza. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Naprawdę króciutko powiem, ponieważ nie będąc członkiem tego zespołu ani Komisji Ochrony Środowiska w Sejmie, zaangażowałem się w dwa protesty na terenie Dolnego Śląska, Okręgu Wyborczego Wrocławskiego, stop budowie spalarni odpadów medycznych w powiatowym mieście Szyców oraz stop budowie spalarni we Wrocławiu, tak de facto pod Wrocławiem, ale w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych położonych właśnie przy granicy Wrocławia. Chciałbym podziękować pani przewodniczącej i państwu zwłaszcza za te wszystkie prezentacje, ponieważ głównym motywem mojego wówczas działania była kwestia nie tyle oceny, jak skuteczne bądź szkodliwe jest funkcjonowanie spalarni, i to dzisiejsze spotkanie niezwykle informatywne pozwoliło mi szerzej zgłębić ten problem, zwłaszcza pana profesora prezentacja była interesująca, ale ta pierwsza również, no bo pana mecenasa Gruszko to znam ze spotkań wrocławskich o tym podejściu europejskim, ile przede wszystkim mnie jakby oburzało i skłaniało do zaangażowania się fakt, że konsultacje społeczne, które przy każdej inwestycji mającej wpływ na środowisko powinny być prowadzone rzetelnie, były absolutnie udawane, były falsyfikowane, były przeprowadzone w sposób, który jest woła pomstę do nieba. I to niestety jest pod adresem samorządów, które no niestety również, jak wszystko na świecie, nie są idealne i jakby ich funkcjonowanie też ulega wypaczeniu, bo próba ukrycia inwestycji takiej jak spalarnia odpadów medycznych w centrum małego miasteczka, czy jak w przypadku Wiszni Małej i Wrocławia, wręcz manipulacja, która przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego przemysł uciążliwy w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych, w tym od razu z intencją, z zamiarem, z pełną jakby świadomością, że jest to robione pod kątem inwestycji spalarni odpadów z 80-metrowym kominem, no to było oburzające, ale dziękuję bardzo, jak jeszcze powiem, za te informacje. Niestety, po pierwsze, z tego, co państwo tutaj zaprezentowaliście, widzę, że te praktyki się rozlewają po Polsce, tych udawanych, a wręcz manipulowanych konsultacji. A COVID temu sprzyjał, bo można było rzeczywiście jakby zwalić na obiektywne trudności i zredukować do wywieszenia ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Miasta, do którego nie można było wejść ze względu na restrykcje covidowe, i przeprowadzić konsultacje z własnymi urzędnikami, jak to miało miejsce, zdaje się, w jednej z podwrocławskich gmin. I to jest przykre zjawisko, które trzeba jakoś zaradzić. Pewien pomysł w środowisku, które ja prezentuję, się urodził, ażeby w przypadku tego typu inwestycji referendum było nie opcjonalne, ale obowiązkowe, jeżeli się zbierze odpowiednią liczbę podpisów osób zainteresowanych. I wtedy rzeczywiście konsultacje
nie będą fikcyjne, tylko będą realne. To po pierwsze. Po drugie, zgadzam się też z Państwem i to chcę na końcu poinformować, że no przede wszystkim z problemem odpadów trzeba radzić sobie już, tak powiem, na bardzo wstępnym etapie. Stąd też mogę tylko poinformować, że sam jestem współautorem i przedstawicielem grupy posłów, która złożyła z Klubu Koalicji Polskiej projekt jeszcze w zeszłym roku ustawy o ograniczeniu wprowadzania do środowiska tworzyw sztucznych innych niż biodegradowalne, degradowalne i kompostowalne. I drugi projekt został zgłoszony, który przez nas, który nakazuje ustawienie na tych maszyn, które, że tak powiem, które pozwolą odzyskiwać kaucję w sposób najprostszy z możliwych. Wrzucasz butelkę, otrzymujesz kupon, kupon cię upoważnia do tego, żeby mieć zniżkę przy zakupach w tymże sklepie. To jest wykonalne. No niestety prawda jest taka, że one leżą już od ponad roku w zamrażarce sejmowej i nie mając żadnej intencji politycznej, tylko i wyłącznie na celu większą skuteczność w radzeniu sobie z odpadami na następnym etapie ich produkowania. Z powodów dla mnie niezrozumiałych nie są kierowane do prac sejmowych, ale mogę tylko obiecać, że zarówno problem udawanych konsultacji, jak i problem ograniczenia czy zakazu wprowadzania do obiegu, zwłaszcza opakowań plastikowych oraz te kaucjomaty zostaną wprowadzone, kiedy tylko będziemy mieli wpływ na rządy w Polsce, kiedy się zmieni władza. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Widać, jak dużo jest do zrobienia. My także jako opozycja, różne kluby opozycyjne składamy odpowiednie projekty ustaw, no ale zazwyczaj lądują w sejmowej zamrażarce. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Oddaję głos pani posłance Klaudii Jachirze, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tak też już naprawdę króciutko, bo wiem, że też chyba mamy opóźnienie, ale przede wszystkim chciałam podziękować tej pani przewodniczącej w ogóle za organizację tego naszego zespołu w tym temacie i stworzenie też możliwości do takiej spokojnej, jednak pogłębionej dyskusji i rozmowy, nawet jeżeli się tutaj pojawiają pewne różne opinie, czy różne, nie zawsze wszyscy się we wszystkim zgadzamy, to naprawdę chciałabym podkreślić szczególnie osobom, które przybyły na ten zespół, że pracujemy, że to spotkanie naprawdę przebiega w bardzo spokojnej i bardzo otwartej na dyskusję i wypracowanie pewnych rozwiązań i kompromisów w atmosferze, co naprawdę w tych gmachach obecnie nie dzieje się często. I to jest wielka wartość tego spotkania. I często w Sejmie właśnie w natłoku różnych innych rzeczy nie mamy możliwości do takiej pogłębionej dyskusji, więc uważam, że to jest wielka wartość. Zresztą każdy z Państwa, który był na przykład na Komisji Ochrony Środowiska, to widzi, że tam nie ma miejsca na tak długie poświęcenie sprawy, czy no w ogóle o kwestiach środowiskowych. To tak chciałam nadmienić. Też chciałam tutaj się przychylić, bardzo podziękować za ten głos, właśnie za podkreślenie wagi rozszerzonej odpowiedzialności producentów w porozumieniu właśnie z tą branżą i myślę, że to jest też kluczowe. Też tutaj posłanka Lenartowicz o tym mówiła i dopóki z tym nie ruszymy, to w ogóle będzie nam trudno rozmawiać. Chciałabym też podkreślić i wyrazić taką nadzieję, że chyba wszyscy jak tu jesteśmy, mam przynajmniej właśnie taką głęboką wiarę w to, żebyśmy nie zapominali, po co o tym tyle rozmawiamy, dlaczego składamy projekty, dlaczego chcemy pracować i nad ustawą kaucyjną, i nad ROP-em, i nad całym pakietem jak najlepszych rozwiązań, że nam w tym wszystkim, i chciałabym, żeby wszystkim, żeby w ogóle całej klasie politycznej przyświecał przede wszystkim cel środowiskowy. I to jest tym wszystkim dla mnie bardzo ważne, bo i jeżeli założymy sobie, że musimy wypracować pewne kompromisy, ale jednak ten cel środowiskowy jest dla nas wszystkich najważniejszy, to wydaje mi się, że będzie prościej nam do pewnych najlepszych rozwiązań dojść. I właśnie w tym kontekście tu się jeszcze do pana bym chciała odnieść, bo ja jako absolwentka Szkoły Liderów troszeczkę się poczułam wywołana do odpowiedzi i naprawdę proszę mi uwierzyć, że mało znam obecnie podmiotów, organizacji pozarządowych, które by tak były otwarte na kwestie właśnie
kompromisu, wypracowania pola do dyskusji, pola do rozmowy. Teraz właśnie jesteśmy świeżo po takim trzydniowym spotkaniu a propos kwestii klimatycznych, kwestii środowiskowych i naprawdę jest mało organizacji, które tak szeroko rozmawiają na te tematy i zrzeszają tak bardzo różne podmioty. Bo to są od aktywistów klimatycznych, absolwentami i absolwentkami i osobami współpracującymi ze Szkołą Liderów są aktywiści i aktywistki klimatyczne, są posłanki i posłowie ze wszystkich opcji politycznych możliwych, aż także po osoby współpracują także z różne przedsiębiorcy, więc naprawdę mam nadzieję, że możemy się też tutaj po zespole o tym porozmawiać jeszcze i jestem przekonana, że Szkoła Liderów jest dobrym też miejscem na wypracowanie pewnych kompromisowych rozwiązań. I dziękuję jeszcze raz wszystkim za ten pakiet informacji i za to, że to spotkanie się mogło odbyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No już jesteśmy troszeczkę po czasie, ale proponuję dać jeszcze szansę. Pan Paweł Głuszyński chciałby zadać pytania. Proponuję zadanie pytań, następnie odpowiedzi osób, których pytania dotyczą, a na koniec pozwolę sobie podsumować nasze spotkanie, zakończyć też, aby niepotrzebnie nie przedłużać, choć oczywiście rozmowa jest ważna, natomiast mam wrażenie, że to będzie jedno pierwsze, tak, z kolejnych spotkań czy inicjatyw podejmowanych. Także bardzo proszę, pan Paweł Głuszyński. Przede wszystkim chciałem przeprosić panią poseł Lenartowicz, że się zabrałem głos w trakcie pani wypowiedzi. Znaczy, chciałem wyjaśnić jedną rzecz. Znaczy, nie ma specjalnie różnicy od strony prawnej pomiędzy spalarnią spalającą odpady zmieszane, a spalarnią spalającą odpady paliwa alternatywnego, bo jeżeli ciepłownia będzie spalać takie odpady, będzie spalarnią odpadów, no chyba, że będzie współspalarnią odpadów, ale takich projektów nie ma u nas. W tej chwili jedyna instalacja to jest Fortum Zabrze i to jest już projekt zrealizowany, zresztą źle zrealizowany. Natomiast mam pytania do państwa z ministerstw, pani Klisowskiej z Ministerstwa Rolnictwa, znaczy właściwie prośbę, bo państwo publikujecie bardzo cenny wykaz tych instalacji, które uzyskują decyzję ministra rolnictwa na produkt, czyli polepszacz gleby, nawóz i tak dalej. Chodzi o między innymi kompostownie. I niestety w tym wykazie jest bardzo trudno, no jeżeli nie ma w nazwie przedsiębiorstwa, które wskazywałoby na to, że to dotyczy odpadów komunalnych, bardzo trudno jest znaleźć, wyłuskać te instalacje. Natomiast ten wykaz jest bardzo cenny też dla urzędów marszałkowskich, który pozwala na zweryfikowanie tego, czy instalacja na szybko oczywiście, czy instalacja posiada decyzję ministra rolnictwa na produkt i czy te odpady, które zostały skompostowane czy poddane fermentacji, mogą być wliczone do poziomu recyklingu. Także jak można w tym wykazie uwzględnić na przykład, że to są odpady pochodzenia komunalnego, że to jest instalacja komunalna, to byłoby bardzo pomocne. Z kolei do pani z Ministerstwa Rozwoju. Znaczy państwu w tej chwili podlega rozporządzenie, które wydał minister gospodarki, weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziło zakaz składowania odpadów palnych. W takim nawet opracowaniu, analizie przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwa Klimatu, o dziwo nie spodziewaliśmy się tego, ale doszli do takiego wniosku, pada stwierdzenie, że ten zakaz między innymi spowodował ten lawinowy wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. To są nieproporcjonalne konsekwencje ekonomiczne w stosunku do pseudoefektu, który ten zakaz miał zrealizować. Też od strony na przykład wpływu na klimat, biorąc pod uwagę to, co by ewentualnie trafiło do składowania, czyli głównie tworzywa sztuczne, które mają wylądować w spalarniach, lepiej by było je składować. Czy Ministerstwo Rozwoju jednak by
nie spróbowało przeanalizować, czy podjąć dyskusji na temat tego, czy zasadne byłoby uchylenie tego zakazu, bo to jest wyłącznie nasz wymysł, który w momencie wprowadzenia nie był do zrealizowania od strony technicznej, tylko napędził po pierwsze tą falę propozycji budowy spalarni, a druga kwestia po prostu nieprawdopodobnie wpłynął na kosztotwórczo na cały system gospodarowania odpadami komunalnymi. I utrzymywanie tego zakazu jest bezzasadne. On miał być wprowadzony pod pretekstem zwiększenia poziomu recyklingu, w ogóle się do tego nie przyczynił. Zresztą takie same są, tak wynika z analiz przeprowadzonych dla krajów, które ten zakaz wprowadziły. Nie miał żadnego wpływu na poziom recyklingu. Także jeśli można by prosić Państwa o dyskusję czy pochylenie się nad tym problemem, a sprawa jest stosunkowo pilna. Po tylu latach mamy już, wiemy, jakie są skutki i efekty tej legislacji. Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor zechciałaby zabrać głos? Pani dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Dzień dobry, bardzo przepraszam, ale niestety miałam inny telefon na linii i nie słyszałam pytania, bardzo przepraszam. To jeszcze raz prosimy o powtórzenie w skrócie pytania. Pan Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Znaczy ja z premedytacją też prosiłem o zaproszenie Państwa, ponieważ tutaj liczyłem na to, że będzie szersza taka dyskusja na temat możliwości budowy kompostowni i tak dalej, dlatego że to dla systemu jest kluczowa sprawa. Bez tego my nie zrealizujemy tych poziomów unijnych. I taka prośba do Państwa oczywiście, no jakby poza dyskusją jest to, czy można ewentualnie przyspieszyć te procedury dotyczące przyznawania decyzji ministra rolnictwa, ale chodziło mi o wykaz tych instalacji, które mają. Znaczy bardzo cenną rzeczą jest to, że Państwo publikujecie to na swojej stronie. Natomiast czy można by tam w tym wykazie zamieszczać informację, że decyzja dotyczy na przykład odpadów komunalnych? Co pozwoliłoby na szybszą weryfikację, znalezienie tych instalacji, które posiadają taką decyzję. Ja kiedyś się pokusiłem i obdzwoniłem wszystkie te z Państwa wykazu, ale tego przybywa, więc to by było cenne, jakby można było mieć informacje właśnie o tym, czy to jest instalacja komunalna, jaki rodzaj odpadów też. Dziękuję bardzo, proszę Pani dyrektor. Dla nowych instalacji. Okej. Bardzo dziękuję za pytanie. Ja zaraz oddam głos panu Tomkowi, bo wiem, że Tomasz Gawroński też jest z nami i poproszę go o informacje szczegółowe w zakresie tego wykazu. Potem jeszcze dodam swoje zdanie na ten temat. Panie Tomku, czy mogę prosić? Już. Dzień dobry Państwu. Z uwagą słucham spotkania. Już się właśnie zgłaszam. Jeżeli chodzi o wykaz nawozów i środków wprowadzonych do obrotu prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to informacje, jakie udostępniane są na stronie, wynikają bezpośrednio z ustawy o nawozach i nawożeniu i nie ma mowy o tym, żeby były one szersze niż to, do czego obliguje ministra rolnictwa i rozwoju wsi właśnie wspomniana ustawa o nawozach i nawożeniu. Także nie ma mowy również o tym, żebyśmy przekazywali więcej informacji i to tak szczegółowych dotyczących składu surowcowego poszczególnych nawozów i środków. Natomiast jeżeli chodzi o urzędy marszałkowskie, jeżeli Urząd Marszałkowski ma potrzebę wywiedzenia się więcej na temat danego produktu, bo informacje o nim przedstawił mu dany podmiot, to z tego, co się orientuję, urzędy marszałkowskie bardzo skrupulatnie z tego korzystają, zwracają się do nas, uzyskują informacje. Także z naszej strony to chyba wszystko. Dziękuję bardzo panie Tomku. Ja może tylko dodam taką jedną informację też dla państwa, że my
szczegółowo się przyglądamy sytuacji, w szczególności tej sytuacji odpadowej w kontekście naszej procedury rejestracyjnej i wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Jest to dla nas bardzo istotna kwestia, w szczególności w obecnej sytuacji, kiedy ta kwestia nawozów jest taką kwestią bardzo wrażliwą. I też chciałam Państwa jak gdyby zapewnić, że mamy taki plan i chcielibyśmy wprowadzić pewne zmiany do ustawy o nawozach i nawożeniu, która ma już trochę lat i w kontekście między innymi tych kwestii dotyczących produkcji nawozów z odpadów wymaga pewnych zmian. I to też w kontekście właśnie kwestii i prowadzenia wykazu i tego, co on zawiera, to są wszystko w tej chwili przepisy ustawowe. Natomiast my jako ministerstwo deklarujemy, że widzimy też potrzebę rozmowy i dyskusji w tym temacie i widzimy potrzebę zmian. Jeżeli Państwo też będziecie chcieli z nami w tym kontekście współpracować, to jesteśmy otwarci na propozycje i takie zmiany będziemy chcieli w tej ustawie wprowadzać. To tyle tak dodatkowych informacji, żebyście też Państwo wiedzieli, że jesteśmy otwarci na współpracę i jeżeli będzie taka potrzeba, to takie zmiany będziemy wprowadzać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Także teraz chciałabym poprosić Panią Naczelnik Wydziału Zielonej Gospodarki także o ustosunkowanie się do pytania Pana Pawła Głuszczyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie jestem w stanie na to i teraz się odnieść na temat możliwych zmian do rozporządzenia o składowaniu na składowiskach. Bodajże to pytanie dotyczyło tego dokumentu. Natomiast oczywiście jesteśmy otwarci, jeśli jest taka zasadność, to my się pochylimy. Jeśli wpłynie do nas takie pismo, to taką analizę rzeczywiście przeanalizujemy możliwości zmiany tego rozporządzenia. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. To my w takim razie jako zespół razem z Panem Pawłem Głuszyńskim postaramy się takie zapytanie przygotować i prześlemy w formie, podejrzewam, że zapytania albo interpelacji. I będziemy następnie przekazywać także odpowiedź w kolejnych tygodniach. Bardzo chciałam podziękować Państwu za udział w spotkaniu. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać o gospodarce obiegu zamkniętego. Owszem, z dużym nastawieniem na kwestie spalarni, które rzeczywiście nie znajdują się w taksonomii europejskiej, które wzbudzają bardzo duży opór społeczny. Mam wrażenie, że to nasze spotkanie zarówno dzięki udziałowi strony społecznej, jak i udziałowi samorządowców, udziałowi posłów, posłanek, przedstawicieli także ministerstw miało bardzo szeroki wymiar i mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu kwestia gospodarki obiegu zamkniętego, kwestia właśnie spalarni, ale również i biogazowni czy taksonomii unijnej na stałe zagości w rozmowach w polskim parlamencie. Liczę na to, że to nie będzie pierwsze spotkanie tego typu, ale wraz z nim i na naszym zespole, i na innych zespołach, czy w ramach innych debat odbędą się także kolejne spotkania. Myślę, że takim efektem, który możemy sobie właśnie, czy kolejnymi działaniami, które możemy podjąć, to na pewno jest to wystosowanie zapytania do Ministerstwa Technologii i Rozwoju, które przedstawił Pan Paweł Głuszyński. Także zachęcam Państwa do zgłaszania do zespołu lub do mojego biura poselskiego kolejnych kwestii, które chcieliby Państwo w tym temacie poruszyć, byśmy mogli właśnie stworzyć razem z posłami, posłankami tutaj na zespole obecnymi odpowiednie pisma, uzyskać informacje lub spróbować przekonać pracowników czy osoby decyzyjne w ministerstwach do określonych rozwiązań. Na pewno wszelkie prezentacje, które dzisiaj były omawiane, zbierzemy i podeślemy do uczestników i uczestniczek spotkania zarówno ze strony parlamentarnej, jak i ze strony ministerialnej, samorządowej i strony społecznej, tak aby ta wiedza nam, ten cały pakiet wiedzy z różnych dziedzin nam nie zaginął. I ja w takim razie raz jeszcze bardzo dziękuję za
Państwa obecność i liczę na dalszą współpracę. Jeden z kroków dzisiaj wykonany. Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie.